Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu klubu dyskusji u Marchonta. Właśnie postanowiliśmy, że będziemy się w tym miejscu spotykać częściej, debatować na różne tematy. Tak obserwując i to, co dzieje się w debatach politycznych w naszym kraju i w debatach medialnych, to słowo zostało bardzo, bardzo zdeolowane. Wydaje mi się, że właśnie pokażemy, że możemy debatować, możemy rozmawiać i mieć różne zdanie, ale z pewnością widzę tutaj też szacowne grono prelegentów i dyskutantów. Na pewno będzie to twórcza i tylko i wyłącznie twórcza debata. I ja może przywitam naszych prelegentów. Tak w kolejności Piotr Spyra, reprezentujący, przepraszam na emocje, ja myślałem, że tu siedzi prelegent. A więc pan jest Grzegorz Wnęcza. Nie, tam jest Grzegorz. Janusz Okrzesik, sorry. Doktor Janusz Okrzesik, niezależni Bielsko-Biała, tak? Niezależni WB, tak. WB, czyli to są grupa przyjaciół Bielska-Biała. Piotr Spyra, Koalicja Polski Śląsk. W środku siedzi moderator dzisiejszego spotkania, redaktor Marek Trojan. Tak. Z portalu kresy.pl, tak? Dokładnie. Mhm. Później mamy tutaj doktora Jerzego Gorzelika, Ruch Autonomii Śląskiej. I pan doktor Grzegorz Wnęczak, Stowarzyszenie Beskidzki Dom. To ja już raz oddam głos panu Trojanowi. Bardzo dziękuję też. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym spotkaniu dzisiejszym. Bardzo miło widzieć tak liczne grono Państwa. Cieszę się, że też wszyscy prelegenci, którzy zostali zaproszeni, zgodzili się na przybycie, wzięcie udziału w dzisiejszej debacie, której temat dotyczy ostatniej inicjatywy Stowarzyszenia Beskidzki Dom. Nie tylko, to powiedzmy to stowarzyszenie jakby to tę sprawę nagłośniło, a chodzi o kwestię nazwy naszego województwa, tak, województwa śląskiego. W tym takim, powiedzmy, aspekcie, żeby włączyć tutaj w jakiś sposób, w taki bardziej integralny może, pewne takie elementy, które w naszym województwie mamy, tak? Mamy oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o ziemię historyczne, mamy oczywiście Śląsk, tak? ale nie tylko. W przeszłości były już takie inicjatywy, pomysły dotyczące chociażby województwa jurajskiego, tak? Czy staropolskiego, były takie różne koncepcje dotyczące, powiedzmy, połączenia części tych północnych powiatów województwa śląskiego, południowych województwa łódzkiego, tam częściowo zahaczając o Włoszczową jeszcze. Teraz inicjatywa jakby idzie troszeczkę z drugiej strony. Tak myślę, że żeby tutaj jakoś nie syntezować całemu tego tematu, pozwolę sobie w pierwszej kolejności oddać głos panu doktorowi Wnętrzakowi, żeby jako pierwszy przedstawił stanowisko w tej kwestii jako jeden z głównych autorów tej konferencji. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Ja tylko może uzupełnić tutaj prowadzących. Pan doktor Janusz Okrzesik jest także przewodniczącym Rady Miasta Bielsko-Białej. Tak. Także tutaj chciałbym to dodać. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Beskidzki Dom, którego mam zaszczyt reprezentować, tydzień temu wystosowało petycję władz państwa, a także do władz samorządowych, aby czynić wszystko, co w ich mocy, aby nastąpiła zmiana nazwy, podkreślam, nazwy województwa śląskiego na Śląsko-Małopolskie. Podkreślam teraz jeszcze, że chodzi o nazwę województwa, a nie o zmianę jego granic, ponieważ po tej naszej petycji, można powiedzieć, rozpętała się ostra dyskusja, które bardzo często argumenty i to, co mnie szczególnie szokuje niektórych mediów, świadczyło o tym, że nie do końca zrozumiano intencje naszych pomysłodawców, tak? Naszych stowarzyszeń. No, takie się tutaj nasunęło od razu taka myśl, że trudno powiedzieć, co było gorsze, tak? Czy reforma administracyjna pana premiera Buzka, czy być może reforma edukacji, skoro jest taki problem ze zrozumieniem prostych zdań w języku polskim.
Więc jeszcze raz powtórzę. Nasza petycja dotyczy zmiany nazwy województwa z nazwy dotychczasowej Śląskie na Śląsko-Małopolskie przy zachowaniu jego dotychczasowych granic administracyjnych. Jaka jest motywacja naszego kroku? Przede wszystkim sprawa jest oczywista. Województwo Śląskie w takim kształcie, jakim ono istnieje, składa się historycznie zasadniczo z dwóch regionów historycznych. Ze Śląska, jego części zachodniej, też oczywiście niejednolitego, i z Małopolski, czyli mówiąc konkretnie ziemi częstochowskiej, Zagłębia, Żywiecczyzny, wschodniej połowy dokładnie powiatu bielskiego i Bielska-Białej. Także tutaj jest to dowartościowanie w nazewnictwie tej wschodniej części województwa. My podajemy jako przykłady pozytywnego patrzenia na te kwestie rozwiązania, które są nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, a więc podwójne nazewnictwo regionów, czy na przykład landów w Niemczech, podaliśmy tam przykład Baden-Württembergii, ale na przykład także w Czechach, może bliższy przykład, mamy województwo śląsko-morawskie, mamy województwo warmińsko-mazurskie w Polsce, mamy województwo kujawsko-pomorskie, mamy regiony na Węgrzech, czasami trójczłonowe. Zatem jest to tradycja, która się wpisuje w tradycję, czy myślenie o regionalizmie takie dojrzałe, europejskie. Dlaczego ta inicjatywa, można powiedzieć, niektórych szokuje? Dlatego, że być może przyzwyczaili się już do faktu, że to, co jest śląskie, jest tak naprawdę śląskim. A to jest nieprawda, to nie jest śląskie. Małopolanie w województwie śląskim mają odrębną tradycję, odrębną tożsamość, kulturę. To są rzeczy szczególnie istotne. My wiemy dzisiaj, szczególnie dzisiaj, że kultura, tożsamość jest istotnym elementem składowym każdego człowieka, każdej społeczności. Proszę zobaczyć, że przez wszelkie projekty polityczne dzisiaj idą przez zdobywanie wpływów w kulturze. A zatem uważamy, że taka petycja, czy takie rozwiązanie jest po prostu zwyczajnie sprawiedliwe. Chcę też podkreślić, że nasz apel, nasza petycja nie jest tylko naszą inicjatywą, o czym już była mowa. Stoi za nią szereg organizacji. Związek Podhala Górali Żywieckich, Niezależni Bielsko-Biała, Lokalni Szczęstochowy, Towarzystwo Ziemi Bielsko-Białskiej, Towarzystwo Miłośników Bestwiny, Danko, szereg innych organizacji, które tutaj już nie będę wymieniał. A więc jest to szeroki ruch społeczny ludzi, którzy uświadamiają sobie swoje korzenie i pragną być dowartościowani w nazwie województwa. Chcę także podkreślić, bo to też chyba nie do końca jest zrozumiane w tym ferworze walki politycznej czasami i medialnej, że nasza petycja nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek. Bo my się spotykamy dzisiaj jako stowarzyszenie z taką, można powiedzieć, walką podjazdową z dwóch stron. Z jednej strony oskarża się nas, że niszczymy Śląsko-Śląska, a z drugiej strony niektórzy oskarżają nas o coś dokładnie odwrotnego. To znaczy oskarżają nas, że sprzyjamy tendencjom, nazwijmy to jakimś separatystycznym, że niszczymy jedność narodową Polski. Otóż chcę podkreślić, że nasza petycja, czy nasz postulat dotyczy małopolskiej części Śląska. My nie wchodzimy tutaj na część Śląska. Ona zostaje, proszę zobaczyć. Nie proponujemy nazwy małopolskie, tylko śląsko-małopolskie, gdzie dwa regiony są uszanowane i są odrębne w jakiejś tam mierze, bo te kulturowe i historyczne. My mamy oczywiście silne więzy gospodarcze, społeczne między sobą. Zagłębie jest silnie związane z Górnym Śląskiem, czy powiedzmy okręgiem przemysłowym. Śląsk Cieszyński jest silnie związany z Żywiecczyzną, czy Bielsko-Biała, to najlepszy przykład naszego miasta, które jest podwójne, leży w dwóch regionach. Zatem tutaj te więzy społeczne są bardzo silne, natomiast więzy kulturowe, natomiast kultura i historia to jest to, co nas różne. Więc jeszcze raz powtórzę. Nasza akcja nie jest wymierzona przeciwko komuś, jest raczej dowartościowaniem tej strony, która do tej pory
była, można powiedzieć, niedowartościowa. I tutaj Pan przedstawił troszkę prowadzący historię tych batalii o województwo śląskie, tylko przypomnę, że te batalie trwały prawie od 20 lat, że niestety złą tradycją, która również dzisiaj, można powiedzieć, jest obecna, jest to, że rzadko tak naprawdę bierze się pod uwagę rzeczywiste realia historyczne czy kulturowe, bardzo często je zupełnie omijając, lekceważąc często wolę ludzi czy wolę społeczeństw, tak na przykład jak zrobiono to kilkadziesiąt lat temu. I myślę, że najwyższy czas, aby obywatele, aby społeczności, zarówno z tej czy tamtej strony Brynicy czy Białki, mogły jednoznacznie swoje zdanie artykułować i do ich realizacji dążyć. Na koniec, wiem, że czas biegnie, chciałbym podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w realizacji naszej akcji. Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy organizacyjnie ją udźwignęli. Natomiast chcę także podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj już chcą do naszego stowarzyszenia czy innych stowarzyszeń sygnatariuszy przystępować, bo odźwięk jest ogromny. Wielu ludzi mówi wprost, że bało się pewne rzeczy wyrażać. Pytanie, skąd ten strach na marginesie. Bało się pewne rzeczy głośno mówić i wyrażać, ale wreszcie ktoś ten wątek podchwycił, ktoś go wyraźnie wyartykułował w przestrzeni publicznej. Więc cieszy nas to poparcie, cieszy nas to poparcie dla naszych idei i myślę, że jest to dobry początek na to, aby rzeczywiście poważnie dyskutować, co dalej z województwem, które mam nadzieję wkrótce zmieni nazwę na Śląsko-Małopolską. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu doktorowi. Jeszcze tak powiedzmy w ramach takiego krótkiego, że tak powiem, przerywnika. Chciałem poinformować Państwa, że spotkanie, na którym dzisiaj jesteśmy, jest rejestrowane. Będzie można obejrzeć je w późniejszym terminie i na Facebooku, i na YouTubie też zostanie. Nie mam przed wypowiedziami wszystkich kandydatów. To też, że to będzie wszystkiego całości. Bo twoje nie było rejestrowane. Nie, tutaj wszystko od początku jest, wszystko się na pewno zgadza. Przy okazji chciałem powitać jeszcze panią Ilonę Kancer ze Śląskiej Partii Regionalnej oraz pana przewodniczącego Włodzimierza Kaca z gminy Żydowskiej również bardzo. Muszę się umundurować. Dzień dobry. Tutaj z racji tego, że zostało to stanowisko pierwsze przedstawione, chciałem oddać głos panu doktorowi Gorzelikowi z racji tego, że Ruch Autonomii Śląska jako, powiedzmy, pierwsza taka organizacja kontrpropozycję złożyła tutaj, jeżeli tak mogę się wyrazić do tego. Bardzo proszę pana o przedstawienie. No, Ruch Autonomii Śląska swoją kontrpropozycję złożył już w roku 98, kiedy ważyły się kwestie nowego podziału administracyjnego. Szanowni Państwo, tematem tego spotkania jest pytanie, czy będziemy żyli w województwie śląsko-małopolskim. W niektórych materiałach rozumiem, że to pewne przekłamanie. Pojawiło się województwo małopolskie, małopolsko-śląskie, no, ale zakładając, że to pomyłka, nie będę się do tego odnosił. I no, różnie można na to pytanie odpowiedzieć w zależności od tego, czy jest to pytanie o gotowość i wolę, czy o możliwość realizacji tego celu, który zaprezentował tutaj mój przedmówca. Jeżeli pytamy o prognozę, moje przekonanie jest takie, że nie będziemy żyli w województwie śląsko-małopolskim, bez względu na to, jaka jest nasza opinia w tej kwestii. Nie sądzę, by to był problem na tyle mobilizujący społeczeństwo, by władze były zainteresowane tym, żeby owo pytanie w jakiejś przewidywalnej przyszłości rozstrzygnąć. No niemniej jednak bardzo dobrze, że to pytanie padło, bo sprawa i pewnej administracyjnej nomenklatury, i podziału administracyjnego, do którego odnosi się Ruch Autonomii Śląska, to jest sprawa jednak istotna. Rozmawiamy o wielu kwestiach w przestrzeni publicznej. To są bardzo często dyskusje, które nie prowadzą do żadnych konkluzji i nie mogą prowadzić, bo dotyczą
kwestii nierozstrzygalnych na gruncie rozumu. Dlaczego nie mielibyśmy zatem rozmawiać o tym, co tak naprawdę w jakimś stopniu decyduje o jakości państwa? Sądzę, że w jakimś stopniu podobnie diagnozujemy problemy jak inicjatorzy owego wniosku. Tutaj pan doktor Wnętrzak wskazał na takie problemy jak lekceważenie opinii samych mieszkańców, lekceważenie więzów kulturowych i historycznych, niedowartościowanie w sferze symbolicznej. To są oczywiście wszystko bardzo poważne problemy. Jeżeli chodzi o ten ostatni, a więc o sferę symboliczną, to mogę ze swojej perspektywy Górnoślązaka stwierdzić, że rzeczywiście zapewne część mojej grupy ten problem niedowartościowania w sferze symbolicznej odczuwa w sposób szczególny. O ile lepiej byśmy się czuli, gdyby wreszcie wprowadzić pewne rozróżnienie, które odwoływałoby się też do pięknych tradycji europejskich, choćby naszych południowych sąsiadów, i wskazać, że jednak Rzeczpospolita Polska i Polska to są dwa różne pojęcia i że Rzeczpospolita Polska to po prostu nazwa państwa, które składa się z tej Polski właściwej, ale także z krain, odrębnych krain historycznych, jak choćby Śląsk i Pomorze. A gdyby jeszcze Śląski Orzeł i Pomorski Gryf pojawiły się w godle tego państwa, to zapewne wielu z nas byłoby w tej warstwie symbolicznej bardzo usatysfakcjonowanych. Ponieważ pan doktor Wnętrzak odwołał się tutaj do realiów czeskich, tu na marginesie kraj śląsko-morawski nie znajduje się w Czechach, ale w Republice Czeskiej. Więc właśnie ten przykład też traktuję jako pewien wzór polityki w sferze symbolicznej. Jak Państwo zapewne wiecie, preambuła Konstytucji Republiki Czeskiej jasno odróżnia krainy historyczne, mówiąc o Republice jako składającej się z Czech, Moraw i Śląska, i w sferze także tej heraldycznej ta różnorodność jest podkreślona. Choć raczej nie zaryzykowałbym postulatu zmiany nazwy Rzeczpospolitej Polskiej na Rzeczpospolitą Polsko-Śląsko-Pomorsko. Ale oczywiście każdy może mieć swój stosunek do nomenklatury. Jednak co bardziej istotne, wydaje mi się, że poza tym niedowartościowaniem w sferze symbolicznej, które różne grupy i w województwie śląskim, w Rzeczpospolitej Polskiej mogą odczuwać, mamy do czynienia z problemem głębszym, jakim jest generalnie stosunek elity politycznej czy politycznych decydentów do tradycyjnych tożsamości związanych z historycznymi regionami. Tu także podzielam zdanie pana doktora Wnętrzaka, tylko wyciągam nieco inne wnioski. W moim przekonaniu ten postulat, który został zgłoszony przez szereg stowarzyszeń, jest rozwiązaniem połowicznym. On dotyczy tylko i wyłącznie sfery symbolicznej. No, pytanie o jego dalsze konsekwencje, prawda? Czy koleje też będą śląsko-małopolskie, czy instytucje kultury również powinny tutaj zmienić swoją nazwę? Być może tak. Ten głębszy problem, o którym chciałbym powiedzieć pokrótce, oczywiście związany jest z nieszczęsną reformą administracyjną roku 99, bo wtedy tak naprawdę decydenci rozstrzygnęli o tym stosunku do owych tradycyjnych tożsamości. O tym zresztą wielokrotnie mówił obecny europoseł pan Olbrycht, który był zaangażowany w pracę nad reformą, wskazując na to, że przyjęto jednak rozwiązania zgodne z tradycją francuską. Tradycją, w której odrębności regionalne i ta energia społeczna, która wiąże się z tożsamością poszczególnych krain historycznych, uznane zostały za pewne zagrożenie dla państwa, a nie szansę. W efekcie otrzymaliśmy podział administracyjny, który abstrahuje od tych uwarunkowań, o których tutaj pięknie mówił pan doktor Wnętrzak, uwarunkowań historycznych i kulturowych. Co jednak dodatkowo potęguje skalę problemu, to oczywiście bałamutna nomenklatura. Tu zgodzę się, że mamy do czynienia z wybitną niekonsekwencją, ponieważ ahistoryczne w swym kształcie województwa bardzo często mają nazwy historyczne, które zupełnie do nich nie pasują. No, na dobrą sprawę województwo mazowieckie też powinno się nazywać województwem mazowiecko-małopolskim. W końcu Radom to historyczna Małopolska. Proszę Państwa,
nasze środowisko, czyli szerzej środowisko górnośląskich regionalistów, które oczywiście też jest wewnętrznie zróżnicowane, proponuje, by podejść do tego problemu kompleksowo. To, że nie zapytano o zdanie ludzi w roku 98-99, to, że posłużono się w gruncie rzeczy nieadekwatną nomenklaturą, ale przede wszystkim to, że skrojono jednostki administracyjne w taki, a nie inny sposób, niezgodny z wolą mieszkańców bardzo często i z uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi, to jest problem, z którym powinniśmy się zmierzyć, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do postulatu zmiany nazwy województwa. Żaden podział administracyjny nie jest dany raz na zawsze. Jeżeli przyjrzymy się żywotności jednostek administracyjnych, to dostrzeżemy, że jedne przetrwały 25 lat, prawda, w 50 roku ustanowione dotrwały do reformy gierkowskiej, te gierkowskie przetrwały 24 lata, te, w których obecnie żyjemy, już przeżyły 20 lat, a więc ten okres gwarancji chyba im się kończy. I sądzę, że to jest właściwy moment, żeby podjąć dyskusję o nowym podziale administracyjnym, w którym nowe jednostki będą bardziej zbliżone do ukształtowanego historycznie kształtu regionu. Mówię bardziej zbliżone, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić, by uznać, że w pewnym momencie historia się zatrzymała i do tego punktu wracamy. Od tego momentu mogły się zmienić i w paru sytuacjach niewątpliwie się zmieniły uwarunkowania funkcjonalne. No i dzisiaj oczywiście pojawiają się i głosy takich radykałów, którzy chcieliby granicą wojewódzką oddzielić Bielsko od Białej, ale nie sądzę, by był to program, który ma szansę na realizację. Dlatego apeluję tu także do środowisk małopolskich w województwie śląskim, by nie poprzestawać na półśrodkach, by rozpocząć debatę o tym, w jaki sposób powinny funkcjonować historyczne krainy związane z tradycyjnymi tożsamościami w granicach państwa polskiego. I tu już konkludując, wspomniałem o tych kwestiach także funkcjonalnych. To oczywiście nie jest problem, który by dotyczył bezpośrednio tych zagadnień, które podniosły stowarzyszenia małopolskie w swojej petycji. Ale to jest problem, który wiąże się z zagadnieniem niezwykle istotnym dla górnośląskich regionalistów. Mianowicie kwestia województwa opolskiego. W naszym oświadczeniu podkreśliliśmy, że dla nas sprawą priorytetową jest połączenie ziem górnośląskich w ramach jednej jednostki administracyjnej i to nie jest tylko kwestia pewnej wspólnej pamięci zbiorowej, wspólnej tożsamości, ale właśnie także kwestia pewnego progu rentowności. Ludzi oczywiście trzeba pytać o zdanie, zwłaszcza na tych terenach spornych między poszczególnymi regionami, ale musimy też mieć świadomość, że województwa powinny mieć odpowiedni potencjał demograficzny i ekonomiczny, by konkurować w tym zglobalizowanym świecie. Województwo opolskie, które z takim przytupem zostało utrzymane przez reformę rządu profesora Buzka, jak wiadomo, jest w tej chwili nie tylko najmniej ludnym, ale też najszybciej wyludniającym się województwem i należy na przyszłość przemyśleć, czy jest to twór administracyjny, który ma rację bytu na nowej mapie administracyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Jestem przekonany, że taka nowa mapa zostanie narysowana i mam nadzieję, że tym razem przy aktywnym współudziale obywateli. Dziękuję. Dziękuję również. Chciałem teraz oddać głos panu doktorowi Okrzesikowi, żeby, że tak powiem, uzupełnić stanowisko inicjatorów tego pierwotnego pomysłu i ze strony właśnie tej, że tak powiem, Beskidzko-Małopolskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tak, słuchając wypowiedzi pana doktora Gorzelika, zastanawiałem się cały czas, ile trwa na Górnym Śląsku 5 minut. I już wiem, bo umawialiśmy się na 5 minut, ja się postaram. Nie, to jest to już uwzględnione, że postaram się. Na Górnym Śląsku zmieścić. Nie mylimy prelegenta z moderatorem też. Z kolei u nas w Bielsku Białej wiemy, co to znaczy dyscyplina czasowa. Pilnujemy się w każdym razie, panowie, tak. Będę tego pilnował.
Ja trochę chciałem zmienić tą perspektywę, z której na tą sprawę chciałem spojrzeć i odnosić się do pomysłu, do inicjatywy Beskidzkiego Domu. Tak? Na razie do tego, co miało być przedmiotem naszej debaty. Czyli nie z punktu widzenia historyka, nie z punktu widzenia kogoś, kto chce mówić o tożsamościach, choć to jest również szalenie ważne i również mnie interesuje i dotyka osobiście, ale postarać się mówić z punktu widzenia politologa, którym jestem z zawodu. Więc 20 lat istnienia województwa śląskiego skłania do pewnych podsumowań i ta refleksja podstawowa jest taka, że to jest województwo, które źle funkcjonuje. To jest województwo, w którym sporo ludzi czuje się źle, obco, sporo miejscowości czuje się pomijanych czy lekceważonych. I nie jest to wyłącznie jakiś wniosek, który formułowałbym pod adresem, nie wiem, władz województwa, czy bardziej dotyczy to chyba tego, co już z innego punktu widzenia naświetlali moi przedmówcy, mianowicie to, że ta reforma administracyjna wprowadziła spore zamieszanie, nie tylko w nazewnictwie, nie tylko w granicach, ale również w funkcjonowaniu tych województw, które się bardzo różnią wielkością, które mają ambicje takie wytwarzania czy odnawiania pewnych tożsamości regionalnej, a są szalenie zróżnicowane pod względem kulturowym, ale również ekonomicznym. I na tej reformie sprzed 20 lat straciło moje miasto, Bielsko-Biała, nie tylko Bielsko-Biała, ale generalnie średnie miasta, miasta, które nie zostały stolicami województw, przeżywały spore trudności, spore załamanie, czy może raczej powiem tak, że utraciły wiele szans, które przez te 20 lat pojawiało się na przykład dla miast o statusie stolic regionu. Długo by o tym mówić, o polityce regionalnej, która była prowadzona i która tak naprawdę do tej pory się nie zmieniła. I straciło nie tylko moje miasto, ale Podbeskidzie, czyli ten region społeczno-ekonomiczny, i tutaj muszę to wytłumaczyć tak, żeby tej dyskusji tutaj nie rozpętać na nowo. Nigdy nie stawiał tego pojęcia Podbeskidzie obok Śląska czy Małopolski. To nie są pojęcia, które mogłyby być w jakikolwiek sposób mierzone czy tożsame. To jest zupełnie inny poziom regionu. My mówimy o tym jako o regionie społeczno-ekonomicznym i to wynika z pewnych parametrów gospodarczych, komunikacyjnych i to jest pewnym faktem społeczno-ekonomicznym, natomiast nie ma oczywiście takiego regionu historycznego, żeby zamknąć ten wątek. Ale moje miasto i ta perspektywa mojego miasta, czyli Bielska-Białej, to jest również perspektywa miasta, które łączy. Miasta, które w części składa się z Bielska, które jest historycznie częścią Śląska Cieszyńskiego i z Białej, która od zawsze była miastem małopolskim. I nam udało się coś, czego się nie udało w województwie śląskim przez te 20 lat, mianowicie myśmy stworzyli pewną całość. Stworzyliśmy miasto, które w tej chwili nie da się podzielić. Miasto, w którym nikt nie wytyka palcami, ty jesteś z tego brzegu Białki, czy ty jesteś z drugiego brzegu Białki. Ale proszę zwrócić uwagę, jak do tego doszliśmy. Otóż nazwa miasta łączy obie tradycje. Bielsko-Biała, choć niektórzy z uporem będą używać tylko słowa Bielsko do określenia tego miasta, co jest taką amputacją połowy tożsamości historycznej tego miasta, ale my mówimy Bielsko-Biała. Herb mamy złożony z dwóch tarcz. To jest, nie wiem, czy jedyny, czy jeden z nielicznych w każdym razie przypadków w Polsce, kiedy wbrew tradycji heraldycznej zdecydowano się jednak użyć dwóch tarcz po to, żeby pokazać zróżnicowanie kulturowe, historyczne tego miasta. Więc my wiemy, że można i w kwestiach symbolicznych, i w kwestiach bardzo praktycznych, takich jak komunikacja, gospodarka, łączyć. Łączyć, jeżeli podejdziemy z szacunkiem do tego, co chcemy łączyć, do tej rzeczywistości, która się historycznie ukształtowała. I z tego punktu widzenia ta inicjatywa Beskidzkiego Domu, którą popiera między innymi moje stowarzyszenie, jest właśnie realizacją takiej zasady połączenia, próby udanego połączenia, zejścia z pewnej linii konfliktu. Ta nazwa województwa pokazuje rzeczywiste zróżnicowanie
kulturowe, historyczne, tożsamościowe również pokazuje to zróżnicowanie gospodarcze, ekonomiczne tego województwa. Tego województwa, które tutaj się zgadzam z panem doktorem Gorzelikiem, jest nieszczęsne. On jest nieszczęsny od momentu urodzenia, jest nieszczęsny, jest źle pomyślane i pamiętam jedną z pierwszych, może pierwszą nawet sesję Sejmiku Województwa, kiedy decydowano o herbie województwa i były propozycje dwie. Jedna z nich uwzględniała różnorodność historyczną, kulturową, została kompletnie zlekceważona. Ta inicjatywa Beskidzkiego Domu ma swoją wartość przez to, że po pierwsze wzbudziła pewną dyskusję, refleksję w środowiskach, w wielu środowiskach, również w tych środowiskach górnośląskich. Pokazuje, po drugie, pokazuje, że sytuacja dojrzewa do zmiany i powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, jaka to zmiana, jakiej zmiany chcemy. I pokazuje, że coraz głośniejsze są te głosy, coraz lepiej słyszalne są te głosy, które mówią, że my też chcemy czuć się u siebie. A do tej pory przez 20 lat nie czujemy się w tym województwie jak u siebie. I pora, żeby to usłyszeć i wyciągnąć z tego wnioski. Chcemy czuć się jak u siebie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał na koniec, że najlepiej czuliśmy się w województwie bielskim, ale uwzględniając te realia, które istnieją, społeczno-polityczne, zmiana nazwy województwa na Śląsko-Małopolskie jest i pożyteczna, i konieczna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na koniec w tej części spotkania chciałem oddać głos panu Piotrowi Spyrze z Koalicji Polski Śląsk, też odnosząc się do tego głównego tematu naszej rozmowy. Bardzo proszę. Więc jeżeli celem naszej dzisiejszej dyskusji ma być rozstrzygnięcie, czy zmiana nazwy województwa na Śląsko-Małopolskie jest zasadna, to ja bym odpowiedział, że zasadna, ale dodam zaraz, że moim zdaniem jest zasadna, ale nie wskazana. Jest zasadna z tych powodów, o których koledzy tutaj reprezentujący stronę małopolską mówili, nie sposób jakby odmówić im racji. No, faktem jest, że wschodnie części naszego województwa, mniej więcej połowa, należą historycznie do Małopolski. Faktem jest, że pewna logika, a przede wszystkim zasada, że nazwy powinny odpowiadać rzeczom, wskazywałaby, że jest to postulat słuszny. Jednak uważam, że jest równie więcej argumentów i to nawet cięższej wagi za tym, żeby tą nazwę województwo śląskie zachować. Moim zdaniem są to trzy argumenty. Zacznę od tego, że pojawienie się tej inicjatywy, o której my tutaj, powiedzmy, pięknie i elegancko rozmawiamy, ona już wywołuje szereg konfliktów i zagraża szeregowi nowych podziałów. Tutaj zresztą pan doktor był łaskaw przytoczyć bodaj na Facebooku fragmenty, no trzeba powiedzieć, bardzo ksenofobicznych wpisów ze strony śląskiej dotyczącej tej propozycji. Ja na swoim profilu mam, czy na profilu Koalicji Polski Śląsk są również głosy o podobnym charakterze ze strony małopolskiej. Krótko mówiąc, ta propozycja wywołuje konflikty. Zgadzam się, że nasze województwo, może jego najmocniejszą stroną nie jest spójność, natomiast ta propozycja bynajmniej tej spójności, tej jedności, tej poczucia wspólnoty regionalnej bynajmniej nie poprawia. Mało tego, na bazie tej propozycji pojawił się nowy konflikt, czy jego perspektywa, mianowicie konflikt tradycyjny już, który był zasadny, powiedzmy sobie szczerze, te 20 lat temu, stworzenie jednego województwa historycznego, na bazie historycznego Górnego Śląska. Natomiast dzisiaj, moim zdaniem, przy zdecydowanym przywiązaniu mieszkańców województwa opolskiego do swojej regionalnej ojczyzny, on byłby po prostu narzucaniem z Katowic woli mieszkańcom Śląska Opolskiego, czyli skończyłby się takim samym odbiorem, jak w tej chwili, jak rozumiem, część środowisk małopolskich odbiera jakby nazwę śląskie. Więc jakby to jest pierwszy powód, dla którego uważam, że jest to propozycja dyskusyjna. Krótko mówiąc, jest wiele w historii słusznych postulatów, słusznych działań,
które prowadzą do złych konsekwencji, prawda? I moim zdaniem po prostu z tym postulatem właśnie tak jest, a przynajmniej jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Druga kwestia to jest, ja bym wrócił, jaka była intencja tej nazwy. Jak wyglądają w ogóle to, co pan doktor Gorzelik o tym wspominał, jak wyglądają w ogóle nazwy województw w Polsce. One są nieuporządkowane, prawda, bo jest województwo małopolskie, ale jest województwo lubelskie, prawda. Nie ma to odpowiednika, to są dwa zupełnie porządki. Lubelszczyzna nie równa się, czy nie jest na tym samym zupełnie poziomie zakorzenienia jak Małopolska. A mówię o tym dlatego, że w intencji twórców tej zmiany nie leżało stworzyć województw na bazie historycznych regionów. Intencja była taka, żeby stworzyć regiony funkcjonalne, które będą miały wszystkim mieszkańcom Polski, będą zapewniały mniej więcej podobne szanse rozwoju. I pod dwoma względami jakby taka była intencja. Pod pierwszym, że starano się oczywiście, na ile to jest udane, to można dyskutować i w dużej mierze podzielam te głosy, które tu padły, że nie do końca było to udane, ale była taka intencja, żeby wszystkie te regiony mniej więcej spełniały standardy regionu europejskiego, który będzie zgodnie z polityką rozwoju regionalnego, jaką prowadzi Unia Europejska, mogły absorbować środki unijne i się rozwijać. I to był jakby pierwszy jakby cel. Drugim celem było, i to też powiedzmy sobie szczerze, nie do końca było udane, było stworzenie mniej więcej funkcjonalnych całości, bądź z jednym centrum, nazwijmy to administracyjno-gospodarczym, na tyle małym, żeby nie zdominować reszty kraju i na tyle dużym, żeby zapełnić jakby rozwój różnym społecznościom lokalnym wokół, bądź przynajmniej w dwóch wariantach, i to było jeszcze zupełnie, no może z wyjątkiem jednym nieudane, żeby stworzyć takie bilateralne układy funkcjonalne typu Bydgoszcz, Toruń czy Zielona Góra i Gorzów, przepraszam słusznie, w wypadku województwa lubuskiego. I reasumując, jakby ten drugi mój argument polega na tym, że gdyby... Aha, i dopiero w trzecim rzędzie starano się zapewnić zgodność tych regionów z historycznymi regionami Polski. Natomiast taka była intencja, ta intencja nie była kontestowana. Założenie było takie, że Polska jakby polskie jednostki administracyjne są zupełnie niedostosowane do ówczesnej już prowadzonej polityki wejścia do Unii i zupełnie niedostosowane do wymogów nowoczesnej polityki regionalnej. Więc próbowano stworzyć taki model, żeby te województwa, jakby te jednostki administracyjne miały do tą politykę regionalną zacząć prowadzić. I powiedzmy sobie szczerze, w dużej mierze, przy wielu minusach, tutaj się z Państwem zgadzam, w dużej mierze to się dało osiągnąć, również w województwie śląskim, mimo krytyki będę jakby tego bronił. I stąd z tego faktu wynika to, że trudno, jeżeli utworzono 16 województw, przy pewnych politycznych naciskach, pierwotnie, jak Państwo pamiętają, mogło być 12, utworzono jednostki jakby typu funkcjonalnego, to trudno teraz jakby kontestować jedno z tych puzli, mówiąc, a my to oprzemy na kwestii historycznej czy kwestiach historycznych. Natomiast ja się zgadzam, że można spróbować w jakiś sposób przekonać władze państwowe, żeby dokonać jakiejś rewizji, prawda, po tych 20 latach, ale nie w jednej skali jednego województwa, czyli tylko w skali całego państwa, co się nie udało, co można by poprawić, może ujednolicić nazewnictwo i w tym momencie dopiero rozmawiać o takiej zmianie nazwy, bo sama nazwa ta jednostkowa moim zdaniem nic nie da poza zaognieniem konfliktów wewnątrzśląskich i śląsko-małopolskich. Dobrze. I jest ostatnia rzecz, proszę wybaczyć, ostatnia rzecz jest szalenie ważna, również ze względu na kwestie jakby interesu regionu. Tak, w jednym zdaniu, marka śląskie. Od 20 lat wypracowaliśmy markę śląskie,
tą markę śląską, żeby nie było wątpliwości, zaczął lansować marszałek rodem z Jaworzna oraz dwóch dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, jeden z Sosnowca, a drugi z Jury Krakowko-Częstochowskiej. Reasumując, uważam, powtórzę to zdanie, co następnie, uważam, że zmiana jest zasadna, ale nie wskazana. Dobrze. Dziękuję panom serdecznie za tę pierwszą część przedstawienia swoich stanowisk. Myślę, że możemy w tej chwili zrobić w ten sposób. Ja oddam jeszcze panom głos, może w tej samej kolejności, już w trochę takim krótszym trybie niż tej pierwszej. Proszę może o odnoszenie się do jakichś kwestii, które były poruszane tutaj w trakcie takiej dyskusji. To, co każdy z panów uważa, żeby trzeba zaakcentować, odnieść się do tego, co mówili inni mówcy. Natomiast później, po tej rundzie, proponuję, żeby oddać głos już państwu na sali, żeby mogli państwo zadawać pytania, czy konkretnym prelegentom, czy osobom jakoś tak, nie wiem, skumulowanym w jakieś grupy, podgrupy. Więc bardzo proszę jeszcze pana doktora Mędrzaka na jako pierwszego. Tak. W ciągu 4 minut tak by się myśmy zmieścili. Znaczy tak, jeżeli chodzi tutaj o wypowiedzi moich przedmówców, oczywiście biorących po mnie, tak, w pierwszej rundzie. Dwa słowa komentarza. Znaczy, jeżeli chodzi o wypowiedź pana doktora Gorzelika, w zasadzie trudno się tutaj nie zgodzić, tak, z tą wypowiedzią. Myślę, że też raz dostrzega pewne ułomności istniejącego podziału. Natomiast nie jest naszym zadaniem jako Stowarzyszenia Beskidzki Dom w tej chwili podnoszenie tych kwestii zmian granic. Bądźmy szczerzy, że kluczową rzeczą pan doktor świetnie kiedy jako polityk jest tak zwana wola polityczna. Tej woli politycznej dzisiaj wśród rządzących nie ma, aby zmieniać granice. Wiele się mówiło o powołaniu właśnie województwa częstochowskiego, województwie środkowo-pomorskim i innych województw, a granica, posłowie partii rządzącej obecnej, czy opozycyjnych, obiecywali różne rzeczy. No i tego tematu tutaj nie poruszono. Natomiast troszkę się dziwię, że państwo jako Autonomii Śląska tych postulatów nie zgłaszali, kiedy byliście u władzy w województwie. I przecież był taki czas, kiedy rządziliście województwem śląskim z Platformą, a Platforma rządziła w kraju, prawda? Więc polecam Google. Więc można tutaj było pewne rzeczy poruszyć. Ja też się ukrywam, tu nawiązanie znowu do pana doktora Okrzesika, że my jesteśmy wspólny obaj, tak, z Bielska Białej. Miasta, które może być przykładem, jak pan doktor to powiedział, właściwego współżycia i szacunku dla wzajemnych tradycji. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, mianowicie powiat bielski, który składa się z 6 gmin małopolskich i 3 gmin, czy nawet 7, powtórzę w tym momencie, ale na pewno jest ich więcej, 3 gmin śląsko-cieszyńskich, ma heraldyce, herb ukazujący te tradycje, prawda, z jednej strony pół orła górnośląskiego, złotego na błękitnym tle, pół orła krakowskiego, czyli srebrnego na czerwonym tle. I myślę, że to jest właśnie pokazanie, jak można się wzajemnie do siebie odnosić szacunki. Co do powiedzi pana Spyry, no tutaj powiem się, że mam dłuższą, tak powiem, dłuższą uwagę. To może jakąś najważniejszą w tej chwili? Znaczy, zacznę od końca. Jeżeli markę śląska promują marszałkowie, czy politycy z Jaworzna, czy Sosnowca, to właśnie to jest dowód na to, jak elity polityczne podchodzą do tych spraw. No bo czy sobie państwo wyobrażacie, żeby którykolwiek ze śląskich polityków powiedział o województwie śląskim, że to nie jest Śląsk? No nie, raczej nie. Czy sobie wyobrażacie sytuację, że to województwo w takim kształcie nazywałoby się Małopolskie? Przecież teoretycznie pół na pół jest ziem małopolskich i śląskich, więc równie dobrze by się mogło nazywać małopolskim, prawda? Skoro się nazywa śląskim. A zatem, co by się tutaj działo, gdyby taka propozycja padła w 1999 roku? To jest właśnie ta różnica świadomości regionalnych elit śląskich, a niestety, mówię to z bólem, elit z tej drugiej części małopolskiej województwa. I to chcemy zmienić. Natomiast nie przyjmuję argumentów z całym szacunkiem do ciebie, Piotrze, ale że nasza propozycja wywoła konflikt, tak? Znaczy, my nie jesteśmy konfliktowi, my upominamy się o swoje. O swoje. My nie sięgamy po nic więcej. Śląsk
można powiedzieć, tutaj nas nie interesuje. Nas interesuje Małopolska. Małopolska syta, Śląsk cały. Niczego wam nie zabieramy. A to, że ktoś z tego robi konflikt, to na pewno nie nasza strona. A poza tym, Piotrze, jesteś historykiem, dobrze wiesz, że w XIX wieku tutaj też panował tak zwany śląski spokój, tak? Niemcy panowali, Ślązacy się grzecznie germanizowali, a kiedy nastąpiła sytuacja, że jednak się upomnieli o swoją polskość, to powiedzmy szczerze, nie wszyscy, ale upomnieli się, to wtedy Niemcy, czy środowiska tutaj rządzące, stwierdziły, że nastąpiło naruszenie tego spokoju, że ktoś burzy, ktoś buntuje, że ktoś namawia do buntu. Więc rozumiem, że w imię tego trzeba było zostawić Śląsk w rękach niemieckich, bo też to był bunt, prawda? Wszystkie bunty mają to do siebie, że wzbudzają niepokoje. Powstania polskie też budziły niepokoje, prawda? Wszelkie polskie środowiska też budziły niepokoje. A zatem, ten argument do mnie zupełnie trafia. Tym bardziej, jeszcze raz to podkreślę z całą mocą, bo znam swoje środowisko, znam swoich ludzi, że to nie my ten konflikt tutaj podsycamy. Bardzo odważne analogie, Grzegorzu. Do tego przejdziemy, ponieważ chciałbym, żebyśmy trzymali się tutaj w tej części, że tak powiem, ad... Nie ma idealnych analogii. No to oddaję tutaj na pewno głos panu doktorowi Gorzelikowi jeszcze tutaj te 4 minuty. Pierwsze, a co do woli politycznej, to tej woli, jak się rychło okaże, nie ma tak, żeby zmieniać nazwę województwa. Taka jest moja prognoza, więc myślę, że zdarza mi się dobrze kalkulować. Jak już wspomniałem, ta sprawa nie ma potencjału, który rząd PiS-u mógłby wykorzystać, więc po prostu się nią nie zajmie. Co nie oznacza, że nie należy tej kwestii podnosić, bo wola polityczna się bierze z nacisku, prawda? I to dotyczy i zmiany podziału administracyjnego, i zmiany nomenklatury administracyjnej. Więc jeżeli będziemy dyskutować i przekonamy ludzi do tego, by opowiadali się głośno za zmianą, no to wtedy oczywiście istnieje szansa na to, że pojawi się wola polityczna. Ale sytuacja dotycząca nazwy województwa i kształtu województwa jest tu bardzo, bardzo podobna. Dwaj panowie powiedzieli, że to jest zejście z linii konfliktu. W zasadzie pan doktor Dębczak na koniec się z tego wycofał, przywołując nawet zbrojne rewolty. I bardzo dobrze, że się wycofał, bo jakby ocena tego, czy to prowadzi do konfliktu, czy wręcz oznacza zejście z linii konfliktu, powinna się odwoływać do pewnej obserwacji. I w moim przekonaniu to jest jasne, że chodzi tutaj, czy że generuje to konflikt. W odczuciu wielu Ślązaków zmiana nazwy województwa zapewne byłaby ograniczaniem obecności śląskości i tak skromnej w tej sferze symbolicznej. I abstrahując od tego, czy taka ocena jest właściwa, czy nie, ona budzi emocje. Inna sprawa to jest sprawa oceny samego konfliktu w naszym życiu publicznym. Demokracja, zwłaszcza demokracja liberalna, to jest taki kontekst, w którym konflikt jest na porządku dziennym, więc ja akurat nie mam do państwa pretensji o to, że podnosicie kwestię kontrowersyjną. Absolutnie nie. Każdy ma do tego prawo. Jesteśmy wolnymi ludźmi, korzystamy z wolności słowa i państwo to także czynicie. Zatem uważam, że nie doczekamy się szybko tych postulowanych zmian, ale warto dyskutować o tym, jak rozwiązać realne problemy. My mówimy o zmianie kształtu administracyjnego. Państwo o zmianie nazwy województwa. Ale proszę zauważyć, że nawet ta zmiana nazwy województwa, gdyby nastąpiła, ona w sferze takiej kulturowej i historycznej nie jest satysfakcjonująca. Za nią musiało pójść coś dalej. Pan powoływał się na przykład niemieckich krajów związkowych. Proszę zauważyć, że choćby w przypadku północnej Nadrenii Westfalii to nie jest tylko kwestia nazewnictwa, albo nawet nie przede wszystkim. To jest kwestia powierzenia w dużym stopniu polityki kulturalnej takim jednostkom, które nazywają się Landschaftsverband i które są odrębne dla części westfalskiej i części nadreńskiej. Więc jeżeli myślimy o realnej zmianie, to musimy poszukiwać tego typu wzorców, a nie ograniczać się tym,
tylko i wyłącznie do sfery symbolicznej. Nie można tego wysunąć, my się nie ograniczamy tylko do tego. My zakładamy, że właśnie to jest początek zmian, które również w sferze kultury, w sferze tożsamości, to, że bardzo dobrze, panowie, pozwolę na... Sądzę tylko, że dobrze by było od razu przedstawić te kolejne kroki, wtedy mielibyśmy więcej punktów do dyskusji. I ale jeszcze... Ale nie będziemy w Gliwicach mało polonizować. Myślę, że w jakimś stopniu, może nie mało, ale polonizowanie w Gliwicach dokonuje się od 1945 roku i to dosyć intensywnie. I w tym kontekście też bym tylko prosił prosił o to, by nie idealizować, mimo całej sympatii, tego zgodnego współżycia mieszkańców Bielska i Białej, bo przypomnę, że to miasto powstało z tych dwóch części no, parę lat po czymś, co nazywa się eufemistycznie transferem ludności. Czyli nie twierdzę, że oczywiście ta zmiana i integracja nastąpiła na surowym korzeniu, ale nastąpiła tak naprawdę na zgliszczach tych wspólnot sprzed roku 45 i 39. Na okoliczności historycznych tutaj przywoływać nie trzeba. Zawsze w takich sytuacjach łatwiej no, mając do czynienia po części z tabula rasa, kiedy przybywają ludzie, którzy nie są zakorzenieni w danym środowisku, przekonać ich do jakiegoś nowego, wspólnego projektu tożsamościowego. No i z tych okoliczności historycznych Bielsko-Biała... W 1939 było zdecydowanie gorzej, kiedy Niemcy przyłączali Białą do Górnego Śląska. Nie przeciw. 1939 i 1945 wymieniłem tutaj dwie graniczne daty. Dziękuję serdecznie. Daję głos panu doktorowi Krzysiekowi. Pierwsza uwaga z tej wymiany zdań wyraźnie wynika, że sytuacja dojrzewa do jakiejś zmiany. Wszyscy czujemy, że ona dojrzewa do zmiany, różne są pomysły na tą zmianę, ale ocena tych 20 lat funkcjonowania województwa skłania do raczej pesymistycznych wniosków. Być może wyjściem jakoś w przód, tak? Bez odwoływania się wciąż do starych średniowiecznych map, jest jakaś elastyczność struktur administracyjnych. Proszę zauważyć, że Polska jest państwem, które całe życie społeczne i gospodarcze wtłoczyło w bardzo sztywne ramy administracyjne. To nieczęsto się zdarza, żeby tak sztywny podział funkcjonował. Zwykle wiele funkcji samorządy lokalne pełnią w poprzek różnych struktur administracyjnych. U nas to jest niesamowicie tak narysowane od linijki, wszyscy się tego trzymają. Nie mamy w zasadzie, na przykład z punktu widzenia mojego miasta, Bielska-Białej, tak? My nie mamy żadnych instrumentów prowadzenia jakiejkolwiek polityki regionalnej, chociaż wszystkie badania pokazują, że miejski obszar funkcjonalny Bielska-Białej obejmuje 400 tysięcy mieszkańców, jest największym miejskim obszarem funkcjonalnym poza miastami wojewódzkimi w Polsce i nie ma żadnej możliwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki poza granicami administracyjnymi miasta. Tak? Więc być może trzeba myśleć również w kierunku takiej elastyczności struktur administracyjnych. Ale wszelkie zmiany, o których myślimy i o których mówimy, odbywają się i chcę to bardzo mocno podkreślić, odnosząc się tutaj do wypowiedzi pana doktora Gorzelika, odbywają się w ramach myślenia o państwie unitarnym, a nie federalnym. I to chciałbym podkreślić, że z całą pewnością ani moje środowisko, ani ja nie będziemy poza te ramy wychodzić, bo jesteśmy przekonani o tym, że Polska powinna być państwem unitarnym. Co do Marki Śląskie, bo tutaj też się pojawiło wypowiedzi pana Piotra Spyry, chcę powiedzieć, że ta Marka Śląskie nie jest naszą marką. Nie jest odczuwana przez Bielszczan czy mieszkańców Żywca, tym bardziej jako marka własna. I jeżeli widzimy gdzieś na karczmie, która leży po małopolskiej stronie miasta, widzimy napis, tu spróbujesz śląskich smaków, albo szlak śląskie smaki, albo słyszymy prognozę pogody z Milówki na Śląsku, albo żeby wziąć udział w konkursie edukacji regionalnej, nasze dzieci muszą uczyć się zupełnie na pniu, tak, gotki śląskiej, bo to jest wymóg uczestnictwa w tym konkursie, to nie czujemy, że Marka Śląska jest nasza, tylko czujemy, już nie chcę mówić, co czujemy, wkurzamy się, tak, o. Czujemy po prostu gniew i lekceważenie. I być może to jest dobry moment, żeby się zastanowić też nad polityką kulturalną tego województwa.
na którą przez wiele lat wpływ miał Ruch Autonomii Śląska. I dobrze było, żeby w tamtych kręgach też się zrodziła refleksja, czy domagając się poszanowania odrębności górnośląskiej w Polsce, nie warto zadbać o szacunek dla różnorodności i odrębności różnych części naszego województwa. To jest przecież ten sam proces. To jest to samo zjawisko. Nie można domagać się szacunku dla odrębności górnośląskiej, jednocześnie lekceważyć tych, którzy są piętelko niżej. Tak się tej sprawy załatwić nie da. W wypowiedzi tej drugiej pana doktora Gorzelika pojawiła się jeszcze kwestia jest taki zestaw mitów śląskich, ja to tak nazywam. Jeden z nich, bardzo często powtarzany, to jest taki, że po 1945 roku Bielsko i Biała to były puste miasta, do którego przywieziono wagonami jakiś przybyszów z Zabugu. No więc chciałem powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Jeszcze przed 1939 rokiem skład narodowościowy Bielska i Białej był dość zbliżony. Wielkość tych miast również była zbliżona i co najmniej od już wówczas, co najmniej od kilkudziesięciu lat był to jeden organizm gospodarczy. Nawet jeżeli były tam granice administracyjne, to funkcjonowało to jako dwumiasto i wiele różnych nawet organizacji z tego czasu powstawało już jako organizacje dwumiasta. I po 1945 roku to nie było żadne puste miasto, które zasiedlono przybyszami z Zabugu, tylko co najwyżej mieszkańcy przedmieść zajęli Śródmieście. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, dlatego że miasto Bielsko-Biała jest w tej chwili administracyjnie znacznie większe, jeśli chodzi o obszar, niż przedwojenne Bielsko i Biała liczone łącznie. I w zdecydowanej większości zamieszkiwane jest przez ludność, można powiedzieć, tutejszą, miejscową. To nie są Gliwice, to nie jest nawet Bytom, gdzie bardzo dużo było tego transferu ludnościowego. Nieprawda. Bielsko i Biała takiego transferu nie doczekały. Mamy oczywiście ludzi, którzy przybyli, ale największy transfer ludności był już w latach 70., kiedy dotyczył zupełnie innych procesów historycznych, ludnościowych i gdzie miasto się gwałtownie rozrastało również terytorialnie. Jest to jeden z takich mitów, który wygodnie powtarzać, ale on nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu doktorowi. Na koniec tej części chciałem prosić jeszcze o głos pana Piotra Spyra. Bardzo mi się spodobał ten ostatni wątek w dyskusji w wykonaniu pana przewodniczącego. Znaczy takie myślenie jest mi bliskie. Polityka, w tym również polityka regionalna, a to o takiej sferze również mówimy, to jest kwestia nie jakiegoś ideału, nie ma wspólnot idealnych, czy nie ma jednostek administracyjnych idealnych. To jest kwestia rzeczywistości, co można zrobić, co chcemy zrobić, jak różne wzajemne interesy się krzyżują i czy potrafimy w nich osiągać kompromis. I bardzo mi się podoba takie myślenie i takie działania, na przykład, które swego czasu podejmował Beskidzki Dom, żeby w edukacji regionalnej, uważam, że to jest jak najbardziej zasadne i że pewnie będzie przynosić pierwsze efekty, uwzględniać, i to był błąd naszej śląskiej strony, nie mojej w tym sensie, że ja się z etniczną wizją śląskości nie identyfikuję i nigdy się z nią nie identyfikowałem, ale podzielam tą tezę i to widzenie niektórych środowisk małopolskich, że w pewnym momencie część śląskich środowisk jakby zaczęła narzucać małopolskiej części województwa swoją wizję regionalną. I to tak samo, ta sama opcja śląska narzucała swoją wizję śląskiego regionalizmu Ślązakom Cieszyńskim i Ślązakom Opolskim. Prawda? Gdzie Ślązak Opolski rzadko kiedy powie o sobie, że jest górnoślązakiem dzisiaj, czy tego chcemy, czy nie chcemy, a tym bardziej nie powie o sobie, że jest górnoślązakiem Ślązak Cieszyński. Natomiast w pewnych tak ideologicznych wyobrażeniach funkcjonuje cały czas Górny Śląsk jako pewna, dość abstrakcyjna, na bazie jakiegoś archeologizmu takiego kulturowego budowana wspólnota, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. I myślę, że w dużej mierze takie radykalne postulaty, bo ja uważam, jak już mówiłem, ten postulat za zasadny, ale radykalny,
One się wzięły, że być może po naszej śląskiej stronie takie działania i takie w ogóle widzenie miało miejsce. Mnie się podoba nazwa Śląska, już też mówię o swoim odczuciu, nie tylko dlatego, że jestem Ślązakiem, ale ona rzeczywiście jakoś się zakorzeniła. Nie? Ja znam wielu ludzi z Zagłębia, wielu ludzi z małopolskiej strony, którzy tej nazwy śląskiej będą bronić i również w tych różnych dyskusjach się w tym duchu... Ma pan na myśli polityków? Nie. To są ci śląscy politycy, którzy silezjanizują Małopolskę, diabolo. Poproszę, żeby pozwolić skończyć najpierw. Więc to nie jest, ta nazwa rzeczywiście ona się zakorzeniła. I teraz jak powrócę jeszcze raz do tej tezy, którą już dwa razy powiedziałem. Nie ma regionów idealnych, nie ma wspólnot idealnych. To jest wszystko, czy znaczna część tego jest w ruchu i trudno burzyć jakby coś, co już zaczęło funkcjonować, prawda? To nasze poczucie bycia wspólnotą regionalną, województwo śląskie, ono ma swoje wady i ono rzeczywiście powinno być, moim zdaniem, w sposób zdecydowany, skorygowane poprzez przykład pana doktora jak to funkcjonuje w landach niemieckich. Moim zdaniem jest bardzo dobry i spokojnie w ramach nawet systemu obecnego, w ramach ustawy o samorządzie wojewódzkim byłby do zaakceptowania, żeby zapewnić tam, gdzie jest konieczność rozróżniania subregionalnego w edukacji i kulturze, również w polityce zapewnienia środków unijnych. Być może te instrumenty podziału środków unijnych na subregiony, które teoretycznie istnieją, być może są niewystarczające. Ale to jest kwestia realna, o której można rozmawiać, jakby nie podważając tego, co jest i co od 20 lat funkcjonuje. I to jeszcze tylko do tego, to ostatnie zdanie do tego Bielska-Białej, bo akurat mój dziadek w 1939 roku wychodził z kosza z 3. Pułku Strzelców Podgalańskich 21. Dywizji właśnie z Bielska-Białej i miejscowa społeczność, jako dowódca plutonu karabinów maszynowych otrzymał rozkaz wyczyszczenia terenu, bo nasi chłopaki, Ślązacy zresztą głównie, cieszyńscy, wychodzili z koszar i miejscowa społeczność Volksdeutschów zaczęła do nich strzelać. Wtedy się skończyła się jakby wielokulturowość bielsko-białska w takim sensie, o której mówił pan doktor, a kolejnym najbardziej drastycznym etapem był Holokaust dokonany na współobywatelach żydowskich przez tąże wspólną społeczność niemiecką w Bielsku-Białej. Dziękuję bardzo. Jak zauważyłeś, wskazałem w swojej wypowiedzi dwie daty, 39 i 45 rok, więc... Ale ja tylko uzupełniłem, ja nie podobał się zrobić, ja powiedziałem, że... Ponieważ... Kulturowość to się pierwsze skończyło w 1914, kiedy ja myślę, że Litwą Białką. Czyli mamy już w zasadzie szereg tutaj cezur, to jest zrozumiałe. I co jest jeszcze bardziej, proszę Państwa, zrozumiałe, jest to, że wszyscy nasi dzisiejsi goście mają z pewnością bardzo dużo do siebie różnych takich odniesień, które chcieliby zaznaczyć, z czego sobie zdajemy sprawę. Natomiast myślę, że gdyby oddając tylko im pole, no moglibyśmy tutaj pominąć część głosów z Państwa strony, dlatego chciałem przyjąć do pytań z sali. Pan zgłasza się jako pierwszy, bardzo proszę o przedstawienie się i w miarę krótko, jakby się udało. Dzień dobry, Andrzej Wręcz, prezes Stowarzyszenia Bliskich Ślązaków. Ja bym, proszę Państwa, dyskusję sprowadzić z powrotem do genezy dzisiejszego tematu. W następujący sposób. Województwa służą do sprawnego zarządzania państwem. I tutaj my absolutnie nie wnikamy w polemikę z tym, czy one są dobre, czy złe. Mamy też również swoje zdanie na ten temat, w szczególności do Bielskiego Obszaru Metropolitalnego, bo w skrócie Państwu powiem, że w naszych założeniach, niezależnie czy w województwie małopolskim, czy w województwie śląskim, ten obszar powinien w całości stanowić teren jednego województwa. To odpowiadając tutaj doktorowi Natomiast jeżeli chodzi o samo województwo, to geneza jego nazwy oczywiście dla nas absolutnie samo brzmienie nie jest konfliktowe. Natomiast konfliktowym dla nas jest
skutek tej nazwy. Ten skutek nazwy, który stanowił podstaw naszego postulatu i szeregu innych stowarzyszeń, dlatego że wbrew zamiarom zapewne tych, którzy byli autorami reformy, nie przypisujemy takiego celu, on skutkuje w sposób zły dla tożsamości, kultury, prawdy historycznej naszych mieszkańców, czyli mieszkańców małopolskiej części województwa. Następuje odkulturowienie, nie na poziomie takim, który można określić jako poziom kultury regionalnej, na subregionach kulturowych, takich jak na poziomie Żywiecczyzny, bo ona funkcjonuje doskonale. Góra Żywiecki jest góralem żywieckim, mieszka na Żywiecczyźnie, współistnieje z Lachami czy innymi grupami, które stanowią również część Żywiecczyzny. Natomiast na poziomie wyższym już mamy erozję tożsamości. Ta erozja tożsamości, przypisywanie do Śląska, wypisywanie się z Małopolski staje się dosyć powszechne. I teraz pytanie jest następujące. Czy sama nazwa Śląskie, która działa w taki sposób, również przez instytucje wojewódzkie, bo mamy szereg programów, które tutaj przykładowo zostały wymienione, czy to jest cel funkcjonowania tego województwa, czy to jest cel funkcjonowania państwa, które ma zachować dziedzictwo lokalne? Czy to jest cel również Ślązaków, aby ta część województwa myślała o sobie jako o Śląsku, a część Śląska, który jest w ten sposób drastycznie ograniczony, bo przecież Śląsk to jest wielka kraina historyczna o wspaniałej kulturze dorobku, czy ma być sprowadzona do terenu województwa śląskiego jeszcze w takim układzie? To jest podstawa do tego, że my jako środowiska w dużej mierze autochtonów z terenów części Małopolski wnioskujemy o zmianę nazwy województwa, ponieważ ona nie jest zła, ale prowadzi do złych skutków. Skutków administracyjnych, skutków na poziomie edukacji czy braku tej edukacji. Natomiast sama zmiana nazwy województwa jest przyczynkiem do tego, żeby się zastanowić, gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy na Warmii, czy przekroczyliśmy granicę w kierunku Ostródy, już znajdujemy się na Mazurach. Więc to jest sens i cel podniesienia tego postulatu i my nie chcemy polemizować z faktami. Fakty są takie, że Śląsk jest na Śląsku, Małopolska jest na Małopolsce, natomiast na końcu państwu powiem, że z tych postulatów, widząc reakcję po stronie województwa małopolskiego, muszę państwu przyznać, konkluzja jest następująca. Serce Małopolski bije w Żywcu, w Bielsku Białej, w Sosnowcu, w Częstochowie. Dziękuję. Mam pytanie, czy tutaj... Czy tutaj ktoś, czy pan kieruje tutaj jeszcze te kraje, które były zawarte do kogoś szczególnie? Ale ja się chętnie odniosę do jednego aspektu, bo nie sądzę, żeby serce Małopolski było w Sosnowcu. Nie dlatego, żebym nie lubił Sosnowca, ale dlatego, że po prostu Zagłębiacy z reguły się identyfikują z Zagłębiem, a nie z Małopolską i myślę, że znakomita część z nich nie ma poczucia przynależności Zagłębia Dobrockiego do Małopolski. Tak samo jak niektórzy jak na Żywiecczyźnie, co nie jest prawdą. No, więc no, musiałby pan to uściślić, co chciał przekazać przez tą metaforę o tym sercu. Może nie bardzo myślę istotną w tej dyskusji, to znaczy jeżeli porównujemy dwa regiony historyczne, Śląsk i Małopolska, no to oczywistym faktem jest, że ta identyfikacja regionalna jest na Śląsku silniejsza niż w Małopolsce. Z czego to wynika? No to wynika z pewnej granic odrębnej historii, tak? Historia się inaczej potoczyła. Dla Małopolski, czyli regionu generalnie polskiego, tak, technicznie, całkowicie polskiego, niemalże, podstawowym problemem czy dla Polaków w ogóle, była identyfikacja narodowa, zwłaszcza w czasach zaborów, tak? Proszę zobaczyć, że Małopolska historyczna, jak pan zresztą słusznie zauważył, to jest także Radom, to są także Kielce, to jest także Lubelszczyzna. Już nawet w wyniku zaborów, prawda, doszło do podziału na dwa, austriacki, prawda, i rosyjski, co skutkowało pewnym zróżnicowaniem regionalnym. I ta identyfikacja podstawowa ludności była narodowa. Nie dzielmy się według Galicji, według kongresówki, tak, tylko jesteśmy Polakami. To był ten najważniejszy element tożsamości. Dlatego ta identyfikacja regionalna jest słabsza.
Ale jeszcze tu na jedną rzecz zwrócę uwagę przy okazji do pana Spyry. Pan tutaj mówił o tych konfliktach. Tak? Proszę zobaczyć. W województwie, podkreślam, w województwie małopolskim mamy różne identyfikacje. Tak? Mamy identyfikację podhalańską, sądecką i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma żadnego konfliktu. Jeżeli pan pojedzie do Nowego Targu czy do Dębna zobaczyć piękny kościółek drewniany, tak? To tam ma pan napisane w przewodniku kościół podhalański, prawda, w regionie podhalańskim i tak dalej. I wiadomo, że tutaj jest to prawda i tutaj nie ma konfliktu. To jest kościół i małopolski, i podhalański. Natomiast tutaj jest ciągle konflikt, tak? Czy jest to Śląsk Cieszyński, czy jest to jednak Górny Śląsk. No więc warto się uczyć od tych pozytywnych przykładów w tym przypadku małopolskich, gdzie ta różna identyfikacja na poziomie subregionu czy wyższego rzędu regionu, prawda, ona nie jest konfliktowa, wręcz przeciwnie, uzupełnia się. Natomiast to jest właśnie to, co tu warto wprowadzić, pokazać. Kościół na Żywiecczyźnie drewniany jest kościołem małopolskim, tak? Jest kościołem górali żywieckim, jest kościołem małopolskim. Tak jak tamten jest podhalańskim, jest małopolskim. Ale nie róbmy z tego kościoła śląskiego. Z tego kościoła, prawda, który... Śląskiej architektury drewnianej. Tak, i taki jest szlak. Tutaj o to chodzi, żeby to umiejętnie podkreślić. Ja powiem, że to jest kościół z reguły konstrukcji zrębowej, z wieżą w konstrukcji słupowej. Tutaj Śląsk czy Małopolska nie mają nic do rzeczy, natomiast moją intencją było to, kiedy odniosłem się do Sosnowca, że trudno będzie Państwu zapewne zjednoczyć pod małopolskim sztandarem mieszkańców terenów, gdzie ta małopolskość jest odczuwana w bardzo różnym stopniu. Ta temperatura zapewne w okolicach Żywca tych uczuć będzie zdecydowanie wyższa niż w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie w przypadku tożsamości regionalnej jednak ta podstawowa dla większości to będzie zagłębiowska. Jeżeli mamy mówić o rzeczywistej edukacji regionalnej, to jest oczywiście duże wyzwanie, ale to jest niekiełowe. No ale tu zawsze może się pojawić też taka separatystyczna mikrotożsamość w ramach państwa projektu. No ale to oczywiście każdy musi się z takim problemem... Tu jeszcze chciałem zapytać, czy pan Spiera i pan... Nie było pytania, do tego tutaj jakby... Teraz jest czas dla publiczności, więc... No to świetnie, tutaj pan był rzeczywiście następny. Bardzo proszę. Bielsztanin także... Ja się zwrócę też do pana doktora Okrzesika, mianowicie jeżeli chodzi w ogóle o Bielsko-Białą. Wielokulturowość trwała i trwała bardzo długo. Trzeba po prostu bardziej się otworzyć na mieszkańców i właściwie na ich wspomnienia, prawda? Duża fala przyjezdnych jednak pojawia się po 1945 roku. Jest to fakt niezaprzeczalny, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę lata 70. i FSM, który się wówczas otworzył i tą wielką falę, która przyjechała stamtąd. Mitem natomiast jest prawidłowo działające województwo bielskie. Bo sam jako Bielszczanin, jadąc do Cieszyna, muszę przyznać, moi kochani, daliśmy ciało. Bo ani w Cieszynie, ani w Makowie Podhalańskim, ani w tamtych terenach w ogóle, które kiedyś wchodziły w skład województwa bielskiego, województwo bielskie nie jest wcale wspominane pozytywnie. Odzywa się także do marki śląskie. Niedawno była ankieta przeprowadzona przez portal Bielsko-Info, w której mieszkańcy, internauci zostali zapytani, czy są za pozostaniem w województwie nazwy śląskie, czy są za zmianą z nazwy na województwo śląsko-małopolskie. W ankiecie wzięło udział 3200 osób, jedynie 496 opowiedziało się za zmianą nazwy. Pozostałe 86% optuje za tym, aby pozostać przy nazwie województwo śląskie. Ten konflikt jest bardzo problematyczny, bo o ile w przypadku Częstochowy czy Żywiecczyzny sprawa jest jasna, jeżeli chodzi o kulturę małopolską, o tyle absolutnie nie jest, nie była i nie będzie jasna w przypadku Bielska-Białej, gdzie cały temat w ogóle śląsko-małopolski jest całkowicie rozmyty. Ci młodzi, zwłaszcza mieszkańcy, nie chcą na ten temat w ogóle myśleć, bo nie czują się ani związani ze współcześnie rozwojową kulturą górnośląską, ani stricte z Małopolską, na co zresztą składa się wiele czynników także historycznych. Ale historię przede wszystkim powinniśmy zostawić za sobą i starać się być też ludźmi postępowymi, prawda? Bo pytanie jest następujące. Co zrobimy chociażby z Wilanowicami, gdzie duża społeczność wilanowicka jest mocno związana ze swoim regionem, historycznie małopolskim, ale wprost mówią, że oni do Małopolski nie chcą, że oni większe wsparcie czują od strony Śląska. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to też nie tak. Powołuje się na towarzystwo Wilanowianie, którzy niedawno robili
obody swojego języka ojczystego. Natomiast jeżeli chodzi o Bielsko, w województwie śląskim Bielsko-Biała, się rozwijało. Bielsko-Biała, tak? I Bielsko-Biała, Bielsko-Biała. Nie, jest jedno miasto, Bielsko-Biała. Tak, warto, żeby pan to zauważył jako mieszkaniec. Znaczy nie, bo ostatnio też mam taką polukę wolną przy akurat z konferencji, którą odbyłem się razem, no nie będę zagrożnika. Bielsko-Biała oczywiście... Bielsko-Biała się rozwija także w obrębie województwa bielskiego. Jeżeli nawet spojrzymy na aspekt historyczny czy kulturowy, no to mamy znowu w obrębie Bielska Białej dzielnicę Kałców, która znowu historycznie i kulturowo, mimo że znajduje się w Małopolsce, z Małopolską związana nie jest. Jeżeli jakkolwiek będziemy szli w kierunku tak zwanej silezjanizacji, czy nawet połączenia nazwy Śląsko-Małopolskie, dalej to nie rozwiązuje problemu, który znajduje się w mieście Bielsko-Biała, czy w ogóle w całym powiecie. Gdzie przypominam także, że chociażby tożsamość bielska jest mocno rozmyta i właśnie od 1945 roku cały czas postępuje degradacja tej właściwej tożsamości, co też chociażby po muzeum w Bielsku-Białej, gdzie na zamku strój bielski jest nazwany strojem niemieckim. No to ja się pytam, dlaczego strojem niemieckim, a nie strojem bielskim, dlatego do tych tradycji się nie nawiązuje. To jest miasto, które ma 700 lat, a ludzie nie znają żadnej legendy. Dlaczego? Bo legendy, jakiekolwiek podania, tradycje, obyczaje z tamtego miejsca się po prostu nie zachowały. Nie zachowały, bo odjechały wraz z tą ludnością, która w większości zamieszkiwała to miasto. Czy mogę prosić pasuje, o już tak, jakby konkluzję, żeby... Tak, chciałbym zapytać przede wszystkim o rozwiązanie kwestii tych mniejszości kulturowych, kulturalnych, mniejszości niemieckiej, czy mniejszości filanowickiej, które po prostu mają więcej wspólnego jednak z regionalizmem śląskim, który także ich wspiera, bo Wielomówianie mocno czują... To momencik, co? Co tam jest? Bo Wielomówianie mocno czują wsparcie jednak od strony województwa śląskiego. To może poprosimy pana doktora, czy się jakoś do tego odniósł. Historycznie bardzo łatwo wytłumaczyć wspólnota, która powstała w czasach przynależności do Śląska. No. Ale jeżeli na chwilę muszę, znaczy było zadane pytanie, mam pytanie, czy no, powiedzmy, był głos zadany, czy pan, bo ponieważ był pan wymieniany tutaj z nazwiska, no tak, ale pytania nie było. Tak. Było, ja się odnieść po prostu do moich terenów, które są historycznie w Małopolsce. I tu, okej, i tak to zrobię, ponieważ tutaj też to wygrywuje, że tak powiem, no to bardzo proszę. Większość tej wypowiedzi pana Gertlera, pomimo tego, że była do mnie adresowana, to ja nie odnoszę jakąś polemiczną, bo ja się z panem zgadzam na przykład, że tożsamość śląska w Bielsku-Białej jest absolutnie marginalna. Pokazują to badania społeczne. Co więcej, dopowiem, co mam nadzieję, że będę mógł bezpiecznie z powrotem wrócić razem z przyjaciółmi z Beskidzkiego Domu, tak, ale Małopolska też jest marginalna. I co nie znaczy, że obie te tożsamości nie są ważne, bo one są historyczne i na nich powinniśmy budować jakąś też teraźniejszość i przyszłość, ale w tej chwili jest marginalna, ponieważ jeżeli zapytamy Bielszczan, czy w okolicach Bielska, tak, jaką czują tożsamość, no to padnie ta nazwa Podbeskidzie, która, zanim ją zaczniemy krytykować, pomyślmy o niej tak, jest właśnie tożsamością łączącą tradycję śląsko-cieszyńską, nie górnośląską, ale śląsko-cieszyńską i tą małopolską. Więc taka jest rzeczywistość. Tutaj nie ma między nami chyba żadnych różnic. Ta tożsamość śląska rzeczywiście jest absolutnie marginalna. Nie da się na niej w tej chwili niczego zbudować ani w Bielsku, ani w Białej, bo to już jest jedno miasto od kilkudziesięciu lat z bardzo wymieszaną ludnością. Tak, ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, bo jestem chłopak z Białej, to pamiętam, żeśmy się od czasu do czasu tłukli kamieniami z dzieciakami z drugiej strony rzeki, albo pamiętam, że w parafii w Białej śpiewano inne pieśni kościelne niż w parafii w Bielsku, tak? Ale to już się skończyło. To już... Bo to były inne diecezje, tak? Ale to się po pierwsze wymieszało, po drugie to naprawdę w tej chwili nikomu nie przeszkadza i nie stanowi jakiegoś problemu w Bielsku-Białej. Zgadzam się również z tym, bo tak pan jakby próbował mnie zaczepić o to województwo bielskie. No nie ma prostego powrotu do województwa bielskiego, przecież wszyscy wiedzą, tak? Znaczy mówienie o tym, że o samodzielności administracyjnej, to często się kojarzy z tym, że musi być tak, jak było. No nie będzie tak, jak było, przecież to nie trzeba sobie tego tłumaczyć. Co nie oznacza
że należy przestać myśleć o tym, jak administracyjnie wzmocnić to miasto i wzmocnić ten region, ponieważ on mu się należy, wzmocnienie administracyjne i co za tym idzie również gospodarcze. Tak? To jest, bo pan, żeby nie wytworzyło się takie przekonanie, często u Bieszczan, tak starszych szczególnie, którzy tęsknią za tramwajami, które gdzieś tam zabrano, jak się mówi o tym, że powinny wrócić tramwaje, bo to jest dobry sposób komunikacji, to mi się wydaje, że znowu pod zamkiem będą jeździć te tramwaje. No już nie będą, tak? Ale być może powinny powstać linie tramwajowe gdzie indziej, nowocześniejsze, jako sposób komunikacji. Więc nie ma prostego powrotu do województwa bielskiego. I tutaj nie ma między nami polemiki. Co do Wilamowic i tych mniejszości, o których pan mówi, no otóż ja cały czas nie chciałbym, żebyśmy rozmywali tą dyskusję. Ta dyskusja toczy się wokół inicjatywy zmiany nazwy województwa śląskiego na Śląsko-Małopolskie. Jeżeli popatrzymy uczciwie na tą propozycję, to dojrzymy prosty fakt. To znaczy w takiej nowej nazwie lokalne tożsamości będą się miały lepiej niż w dotychczasowej jednolitej formule śląskości. Ponieważ to jest nazwa, która wskazuje na różnorodność kulturową i nie stanowi żadnego zagrożenia dla tych lokalnych tożsamości, choćby takiej, którą pan przywołał, Wilamowian. Co więcej, zdecydowanie lepiej oddaje rzeczywistość tą kulturową, to zróżnicowanie kulturowe. I chcę zwrócić uwagę, bo pan też zaczął mówić o tym, że co zrobić z tym, że po małopolskiej stronie są jakieś miejscowości, które mają tradycje niemieckie, czy się bardziej poczuwają w tej chwili do związków ze Śląskiem. No nic nie robić, bo przecież ta propozycja nie dotyczy zmiany granic województwa, w związku z czym pytanie jest zawieszone kompletnie w próżni. To jest zmiana nazwy, a nie zmiana granic. To ja może się odniosę, bo pozwolić Januszu, że tej historycznie może bardzo zupełnie. Znaczy, zacznę jednak od ankiety. Tak? Znaczy, żeby się kierować, wie pan, wynikami ankiet internetowych, to Raś powinien rządzić województwem śląskim, a Korwin powinien rządzić Polską. Tak? No to... Tę pierwszą, gdyby pan przypomniał, to sobie będę przed snem. Będzie nagrany. Także to tytułem może wyjaśnienia. Natomiast co do kwestii historycznej, wie pan. Pan w tym momencie moim zdaniem miesza kwestie tożsamości narodowe z tożsamością regionalną. Pan jakby, nie wiem, czy to jest pana intencja w tym momencie, nie pan może to doprecyzuje, ale pan jakby chce przekonać nas, że tożsamość inna niż Polska, w tym tożsamość wilamowska, tak, automatycznie nie może być małopolską z tego powodu, że nie jest Polska. Otóż chcę panu powiedzieć, że tożsamość, nawet załóżmy, że Wilamowianie ma inną tożsamość narodową, co to też może myślę, że nie jest prawdą, bo większość czuje się Polakami, zresztą Wilamowice wydały jednego z najwybitniejszych Polaków w przełomu XIX-XX wieku, arcybiskupa Józefa Bliczewskiego, który właśnie wprowadził między innymi do Litanii Laretańskiej wezwanie do Matki Bożej Królowej Polski, tak na marginesie. Ale załóżmy nawet, że pan ma rację, bo to w tym momencie co to zmienia? Jak pan zna historię, osadnictwo na ziemiach polskich, nie tylko na Śląsku, ale także w Małopolsce, także nawet na Mazowszu, w pewnym stopniu, czy Wielkopolsce, to pan wie, że osad pochodzenia niepolskiego było bardzo dużo. One się jedne się polonizowały, drugie się nie polonizowały i funkcjonowały się, funkcjonują po dzień dzisiejszy w jakiś tam ograniczony sposób. Takim przykładem, nie chcę daleko wychodzić, prawda, ale na przykład ma pan miejscowość Haczów w województwie obecnym podkarpackim, czyli na pograniczu Rusi i Małopolski historycznym, gdzie ma osadnictwo niemieckie, całkowicie dzisiaj spolonizowane. Mamy przykłady bliżej, prawda, miejscowości Barwa, Inwald, gdzie mamy osadnictwo czeskie w powiecie wadowickim. Mamy Tymbark, prawda, czy Tannenberg, słynne z produkcji, nie wiem, reklamowo, ale wszyscy wiedzą, tak, są miejscowość Tymbark, Tannenberg, gdzie, proszę państwa, do dzisiaj są pewne tradycje zachowane, tak, odrębności mieszkańców. Natomiast nawet w nazewnictwie, prawda, szczytów górskich jest na przykład taka góra w tym barku, która się nazywa Zęzów. I wszyscy myślą, że to jest prapolska nazwa, tak? Sama Polski nosowa i tak dalej. Natomiast, i tak powiem państwu, że wiem po skursu przewodnickiego, którego byłem
przewodnik turystyki górskiej 20 lat temu, że nazwa Zenzów wzięła się ze słowa niemieckiego Zenzucht, czyli tęsknota, prawda? Bo pierwsi mieszkańcy, jak przybyli do Tenbachu, to wychodzili na ten górę, patrzyli na dół i tęsknili za swoją dawną ojczyzną. Więc ja tutaj w ogóle tego pytania nie rozumiem. Wilamowice są w Małopolsce. Historycznie są w Małopolsce. Myślę, że pan ma, pan mnie skoryguje, ale myślę, że pan myśli w tej kategoriach, że Małopolska to polskość, a śląskość to wielokulturowość, zatem siłą rzeczy Wilamowice jest bliżej do Śląska. Przecież pan mówi, że nie. Małopolska jest wielokulturowa. Małopolska to Orawa, powiedzmy województwo małopolskie to właśnie Orawa, Spisz, to Podhale, to Bełkowszczyzna. I proszę pana, nikt cerkwi Łękowskiej na przykład w Kwiatonii nie nazwie cerkwią małopolską. Tak ja to nie województwo małopolskim. No to jaki problem z województwem śląskim w tej sytuacji, bo tu widzę pewną sprzeczność. Ale wydaje mi się, że panowie mówi się o dwóch różnych rzeczach, bo sam pan doktor przed chwilą przecież wspominał, że tożsamość małopolska się całkowicie mieści w tożsamości polskiej, więc nie ma znaczenia, czy ktoś germańskojęzyczny swego czasu osiadł w danym miejscu, jeżeli on uważa się za Polaka i za Małopolanina. To znaczy, że po prostu został do tej małopolskości i polskości równocześnie asymilowany, a wydaje mi się, że tu chodzi o te wspólnoty, które zachowały swoją odrębność, już teraz pewnie bardzo niewielkie, i które przez to, że w polskości się nie mieszczą, nie mieszczą się też w małopolskości. Na Górnym Śląsku to wygląda nieco inaczej. Chyba taka była... I czy zmiana nazwy coś w tej sprawie zmienia? O czym dyskutujemy? No, Wilamowice, jeszcze raz powiem, że Wilamowice, to jest osób, tak. Tożsamość Wilamowska dzisiaj w zasadzie połączona z Polską, więc o tym mówimy. Tutaj ta tożsamość polska zdecydowanie dominuje i nie jest to dla Małopolski jakiś problem. Na Śląsku jest to problem, prawda? Bo tutaj tożsamość niemiecka, czy śląska, czy polska w wymiarze narodowym funkcjonuje. Mhm. Tutaj postawię może kropkę. Bardzo bym, tutaj pan był wcześniej się zgłaszał. Też druga rzecz, rzeczywiście tutaj muszę przyznać rację, że troszeczkę jakby zmieniają nam się trochę tory dyskusji. Tak? Dlatego prosiłbym też w kontekście pytań, żebyśmy może skupili się na tym głównym wątku tutaj. I bardzo proszę, tutaj pan się zgłaszał wcześniej jako dzień dobry, miło mi. Łukasz Pasik, Stowarzyszenie Beskidzki Dom, mieszkaniec Bielska Białej. W tej dyskusji chyba nic nie było mówione o gospodarce, o ekonomii, a istnieje przynajmniej przez 20 lat i w przestrzeni internetowej, jak i takich bardziej poważnych mediów przekonanie, że Śląsk jest takim senior partnerem, a ta część Małopolska jest taka bardziej zacofana, przynajmniej jeśli chodzi o przemysł, tak? Że tu było zacofanie, no więc jest takim junior partnerem. Stąd też uzasadnionym jest, że no faktycznie nazwijmy to wszystko śląskie, no bo my tu jako lepsi, no to my tym Małopolanom damy rozwój, więc oni się jakoś dostosują. Otóż zrobiłem sobie pewnego rodzaju zestawienie statystyczne, gdzie ująłem, porównałem różnego rodzaju podregiony. Obszary metropolitalne, czyli nie mówię o samych miastach, ale mówię o miastach i tak zwanych opłotkach. Powiatach dookoła. Jest coś takiego w statystyce polskiej jak poziom NUTS 3, tak? Czyli mamy subregion bielski, który składa się tam z miasta Bielska Białej i z trzech powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego. I analogicznie no, obszar metropolitalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, teraz to jest to GZM, no to jest to coś, co kiedyś funkcjonowało jako subregion centralny śląski. Pan doktor, który pracował w Urzędzie Wojewódzkim, pewnie wie, o czym mówię. Jest to suma... W Urzędzie Wojewódzkim nie. Przepraszam, no to jest to suma obecnych trzech podregionów sosnowieckiego, katowickiego, bytomskiego, pilickiego i tyskiego. No i analogicznie też tutaj tę mapkę mogę państwu przedstawić, jak to wygląda obrazowo na tle Polski, ale obszar metropolitalny Wrocławia to jest miasto Wrocław plus obważany, czyli subregion wrocławski. Poznań, czyli miasto Poznań, funkcjonuje osobno w NUTS-3, plus obważany subregion poznański. Mniej więcej to się tak pokrywa z dawnymi województwami, kiedy ich było 49. No to jest tylko i wyłącznie statystyka, to nie ma nic wspólnego z administracją. Otóż, kiedy przeliczyłem sobie dane dotyczące produkcji przemysłowej na jednego mieszkańca w danym subregionie, średnia ważona,
to byłem miło zaskoczony. Otóż... Czy mogę powiedzieć dane, syntetycznie, jeżeli... Tak, dane dotyczące... to są liczby z roku 2016, wskazują, że Bielsko-Biała jest liderem. Mówię per capita. Produkcja przemysłowa w Bielsko-Białej w tysiącach złotych na mieszkańca to jest 72 tysiące. W obszarze metropolii, mówię tu o nie tyle Bielsko-Białej, ale tym obszarze subregionalnym. W obszarze metropolitalnym Poznania to jest 65 tysięcy. W warszawskim 45 tysięcy. I na czwartym miejscu dopiero jest subregion centralny Śląski, o którym wspominałem. Czyli GOP i takie korekta tych różnych wiejskich opłotów. No, w takim razie proszę mi powiedzieć, jeżeli tak jest, że subregion bielski no, jest liderem, jeśli chodzi o produkcję przemysłową w Polsce i istnieją postulaty zarówno do docenienia miasta pod kątem kulturowym, czyli niektórzy są za Podbeskidziem albo Małopolską, czy nie byłoby uzasadnionym, żeby nas w ten sposób docenić tą naszą akcję województwa śląsko-małopolskiego, że jednak coś nam się należy, coś wnosimy do tego województwa, mając tak dobrze rozwinięty przemysł, płacimy podatki, więc może wypadałoby również i nas docenić. Przekazuję może dane, żeby nie być... Zdaję, szczerze mówiąc, nie widzę takiej prostej, automatycznej relacji między tym, żeby kogoś, kształtować nomenklaturę administracyjną po to, żeby docenić wartość produkcji przemysłowej, bądź nie. Więc nie sądzę, żeby to było przyczyną, że tak, a nie inaczej nazywano województwo. Ale jeżeli jesteśmy przy danych gospodarczych, to tylko chciałbym przypomnieć, że oczywiście przemysł to rzecz ważna, a kiedyś nawet bardzo ważna, ale dwie trzecie gospodarki województwa śląskiego to nie jest przemysł. Jedna trzecia to jest przemysł, dwie trzecie przypada na, przede wszystkim na usługi i to jest trend. Tak, ale jest to powiązane, bo kiedyś pani sprzątaczka pracująca w firmie, jak pracowała na etacie, to była zatrudniona w przemyśle, a jak teraz prowadzi osobną firmę, to jest w usługach. Zgoda, ale... Mamy do czynienia z outsourcingiem. Natomiast proszę zobaczyć. Subregion bielsko-bialski ma prawie dwukrotnie większą produkcję per capita przemysłową niż subregion centralny śląski, czyli GZM i powiedzmy te suburbia dalekie. No, czy można w ten sposób nas traktować jako jakoś junior partnera, taki niedorozwinięty region, że Podbeskidzie to w zasadzie nie istnieje? No, chyba raczej te dane wskazują, że jednak tworzymy wspólny subregion po stronie łącznie Cieszyniacy i Małopolanie. Ale tu pan walczy z tezą, której nikt nie postawił. Znaczy nie, wie pan co, to chodzi o to, że... No nie ma... To ja bym sam pan sformułował tezę, z którą pan polemizuje. To, czy ktoś tutaj z nas użył pojęcia senior partner i junior partner? Czy... Znaczy, pan Piotr Spyra troszkę się przyznał do tego, do takiej, tak, to nazwijmy to w cudzysłowie, pychy... To niech się tłumaczy. Obszaru rdzeniowego województwa śląskiego w stosunku do czy to do części małopolskiej, czy też do Śląska Cieszyńskiego. Ja myślę, że nawet taki ktoś z dziada, pradziada z Rudy Śląskiej, z Zabrza, to nawet bywa, że nie ma pojęcia, że Rybnik czy Jastrzębie to jest Śląsk. Więc... W każdym razie tak, żywioł górnośląski jest bardzo silny i prawdopodobnie ten obszar rdzeniowy obecnego województwa śląskiego faktycznie patrzy na podregiony, tak jak tutaj mówił przedmówca, no właśnie z perspektywy senior i junior partnera. To znaczy, ja zostałem wywołany do... Przepraszam bardzo, do tablicy, choć nie czuję się winny, ale jeżeli tak, to ja dodefiniuję swoje stanowisko. Ja, broń Boże, nie mam takiego poczucia i nigdy nie uważałem, że śląska część województwa jest bardziej wartościowa od części małopolskiej. Jestem dumny z tego, że jestem Ślązakiem, jestem przywiązany do swojej śląskości, ale to są jakby dwie różne sprawy. Natomiast ja tylko zwróciłem uwagę, że rozumiem, że to dotyczyło wątku, który mówił o funkcjonalizmie, jakby w tym funkcjonalnym aspekcie tworzenia regionów, że jakby tak były pomyślane te województwa, żeby tak różne subregiony ze sobą połączyć, żeby jak najbardziej wykorzystać ich potencjał
I nie miałem tu na myśli w tym sensie, że Śląsk jest takim, czy Katowice są takim centrum, a wszystkie inne miasta jakby orbitują wokół Katowic, bo mówiąc o tym, akurat Śląsk jest wyjątkiem. Jest jednym z wyjątków, że jest kilka takich jakby centrów, które Śląskie, słuszna uwaga, przepraszam, Śląskie należą do takich wyjątków, że jest kilka i Bielsko jest jednym z przykładów. Bielsko-Biała. Dobrze, to jest możemy posiedzieć dalej. To jest tutaj 20-letni. Ale to proszę mi pozwolić skończyć, nie? W tym sensie oczywiście nie, dobrze, już skracam, już nie, żeby już mnie nikt nie poprawiał i na mnie nie krzyczał. W tym sensie oczywiście nie absolutnie bym nie pomyślał i nie myślę tak, że my jesteśmy jakiś senior partner wobec junior partner z Bielska-Białej czy z Częstochowy. Natomiast to wcale nie znaczy, że uważam, że ta koncepcja w wielu aspektach się sprawdziła, tak, naszego województwa. Bo mówię też również w tym aspekcie, który pan dodał, czy to województwo, czy dawne województwo bielskie, bądź Podbeskidzie, w tym znaczeniu, o którym pan doktor mówił, jako część województwa małopolskiego, miały takie szanse rozwoju i mogły się tak rozwijać, jak Bielsko-Biała i subregion bialski w województwie śląskim. I moim zdaniem z punktu widzenia Małopolski, Bielsko-Biała, również ziemia żywiecka, to były peryferie. U nas są jednym z trzech najważniejszych subregionów. Jak się popatrzę nawet na dokumenty Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, to jest to jak najbardziej dostrzegane. I to w tym sensie jakby mówiłem o tym, co nieopatrznie zostało zrozumiane, że jako pewien protekcjonizm śląski. Tutaj jeszcze pan doktor Krzesiek prosił o ad vocem i potem przejdę tutaj do pani. Nawet nie tyle polemicznie, ile chciałbym tutaj przywołać pewne opracowania wykonane przez Uniwersytet Jagielloński. Ja wiem, że to Kraków, posługujemy się nimi, z których wynika, że w ciągu tych 20, czy one były robione kilka lat temu, czy kilkunastu lat funkcjonowania województwa śląskiego i Bielska-Białej w województwie śląskim, ilość połączeń komunikacyjnych i więzów funkcjonalnych, gospodarczych pomiędzy Bielskiem-Białą a Kętami i Andrychowem i innymi miejscowościami, które leżą niedaleko Bielska-Białej, lecz są w województwie małopolskim, nie zmalała, a wzrosła. To jest też bardzo ważny element. Ja będę zawsze nawiązywał do miasta bardziej niż do regionu. Bielsko-Biała oddziaływuje bardzo mocno i przyciąga również miejscowości z tej małopolskiej strony administracyjnej. To pokazuje, jak silne są te związki. Co więcej, jakby Państwo popatrzyli na ilość związków, również połączeń komunikacyjnych między Cieszynem a Krakowem, to jest tego chyba więcej niż między Cieszynem a Katowicami. To znaczy na pewno lepszym taborem. Tak? No, tak. Więc proszę też nie lekceważyć tych połączeń. To nie jest tak, że Bielsko-Biała czy nawet Śląsk Cieszyński z punktu widzenia Krakowa to jest jakaś Antarktyda. Nie. Bardzo często mamy poczucie, że z Katowic do Bielska-Białej jest jeszcze dalej niż z Krakowa. To znaczy ja akurat, jedno zdanie tylko, ja akurat pan doktor. Jeśli mogę, przepraszam, bo tutaj jest... Bo tutaj nie chcę nabrać kolejności do tej rzeczy. To znaczy, ja powiem inaczej. Znaczy, tu oczywiście zgadzam się i z Łukaszem, i z doktorem Krzesikiem. Natomiast powiem inaczej. Nawet, proszę Państwa, nawet gdybyśmy byli najuboższym regionem w całej Polsce, to mamy święte prawo do własnej tożsamości regionalnej. I nikt nam tego prawa nie może odebrać. Nikt nam tego prawa nie może zabrać. I jeszcze raz powtórzę. Co innego gospodarka, co innego tożsamość kulturowa. Więc chcę to z całą mocą podkreślić. Natomiast faktem jest, że te więzy z Krakowem są bardzo duże. Ja zapraszam, jak ktoś nie wierzy, na dworzec autobusowy w Bielsku, żeby sobie zobaczył. Bielsko-Białe. Ale w Bielsku. To nie jest swoje.
Dworzec jest w Bielsku. Dobrze, proszę pozwolić skończyć. Natomiast, proszę Państwa, proszę sobie przyjść na dworzec autobusowy w Bielsku Białej, tak? I zobaczcie, jak wygląda obłożenie autobusów do Krakowa, gdzie studenci bielscy jadą i studiują, bo kilka firm prywatnych rywalizuje o tę linię, autobusy jeżdżą pełne. Niestety, my to z bólem, zaniedbywały władze i państwowe, i też regionalne, komunikację kolejową w tamtym kierunku. Natomiast, proszę zobaczyć, teraz mamy odbudowaną komunikację kolejową do Krakowa, mamy 5 czy 6 bezpośrednich pociągów Kraków-Bielsko-Biała i ruch również tutaj zaczyna wzrastać. Tutaj pozwolę sobie... Jeżeli się będziemy kierowali tym kryterium, to dojdziemy do wniosku, że trzeba zrealizować pomysł sanacyjny przyłączenia Katowic do województwa małopolskiego, bo sam dowozów też jest mnóstwo, prawda? To może zostawmy transport, proszę Państwa, bo to jest... Dobrze, dopiero później. Tutaj pani już się naprawdę długo zgłasza, bardzo proszę. Dyskusji możliwej na różne tematy gospodarcze, ekonomiczne, regionalne. I widzę, że panowie mówią, jedni są za, drudzy przeciw. Warto by też zapytać poszczególne domostwa. Ludzi ja znam, a propos dużo górali z Żywiecczyzny, znam, bo jeżdżę tam przez lata. I wiem, że są zdania podzielone. Warto może zrobić sobie jakieś lokalne referendum malutkie, które, do których się wielka administracja uczyła i mniejsza. Po prostu zapytać poszczególnego człowieka w jakiś sposób, gdzie chcesz, czy chcesz, jesteś za nazwą, trzymając się tego merytorycznie tematu, czy jesteś za nazwą Śląsko-Małopolskiej, czy chciałbyś, żeby taka nazwa funkcjonowała. Bo Państwo jako Beskidzki Dom jesteście pewną grupą ludzi, nie wiem, 100, 300, 500, nie wiem, ludzi tam należy. Ale pod Beskidzie Żywiecczyzna jest duża. Prawda? Kolbierów, Jeleśnia, tam też są duże miejscowości. Tutaj... Za górali, którzy są za, cieszą się, że należą do Śląska, a są również za takich, którzy no się nie problem, cieszą. No Śląska nie ma. Tutaj jak rozumiem, tutaj było pytanie powiązane tutaj z tego, tylko ja pozwolę sobie połączyć te dwie rzeczy. Proszę bardzo, zrobicie Państwo sobie referendum w sprawie autonomii Śląska i zobaczymy, jak i, bo są tacy, którzy są przeciwni, są tacy, którzy są za. Na chwilę przerwę. Na chwilę przerwę, dlatego że chciałem połączyć pytanie. Dobrze tutaj oddaję. Przepraszam bardzo, ja się przedstawię. Jestem przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Beskidzkiej. To jest gmina Beskidzkiej, która można powiedzieć w pierwszej kolejności została przyłączona w czasach komunistycznych do województwa katowickiego. Myśmy byli małym skrawkiem ziemi małopolskiej, zawsze diecezja krakowska od 1000 lat. To jesteśmy jedną z najstarszych parafii, jeżeli chodzi na terenie należymy do najstarszych parafii i zawsze byliśmy związani z Krakowem, z Małopolską i to co pani pyta, że proszę spytać, to właśnie my o to walczymy, że skutkiem tego tej nazwy, jestem nauczycielem też i mam kontakt z dziećmi, z młodzieżą, oprócz tego z innymi mieszkańcami, bo pracowałam również jako pielęgniarka i tak samo pytałam się, bo lubię rozmawiać i pytać, skutkiem właśnie nazwy, bo tutaj słyszałam, że było takie zarzucenie, że to jest płytkie, że to jest nic nie zmieniające. To się zmienia bardzo, to bardzo wpływa. Skutkiem tego, że się stosuje śląskie, województwo śląskie, my lubimy skracać Śląsk i to jakby wyprało prawdę z mózgu, bym powiedzieć, z tego rozumienia. Jesteśmy przede wszystkim, chodzi o młodych, nawet starszych, jesteśmy społeczeństwem obrazkowym. Zgadza się? Zgadza się. Obrazkowym. Widzimy, patrzymy, czytamy. Aha, jak śląskie, to śląsk. Nie dopuszczamy chwilę. Nie dopuszczamy. Panie myśli, że śląsko małopolskie, jak będą skracać? Śląsko małopolskie już będzie nazwa. Ja się zastanowię, gdzie ja faktycznie jestem. Jak przyjeżdżają do nas ludzie, którzy, bo u nas akurat jest jeden kościół, z jednym z najstarszych zabytków, gdzie teraz są bardzo duże tam konserwacje i tak dalej i odkrycia.
I pytają się mnie, gdzie, no to piękny kościół na Śląsku. A ja mówię, nie, ja witam was na ziemi małopolskiej w województwie śląskim. To są skutki nazwy. Dla turystów, skutki dla mieszkańców. To jest właśnie polityka. Ja się zastanawiam, bo mieliśmy połączenia, przepraszam, dalej. To jest polityka. I tu pan mówi, pan Braś kierował był w kulturze. Tak, marszałkowski. Ja śledzę całe te konkursy wojewódzkie. Śledzę, jak konkursy wojewódzkie przypłynęły do wszystkich szkół w województwie śląskim, powtarzam. A tematy? Proszę mi wierzyć, no nie wziąłam dzisiaj. No z jakich instytucji kultury, jeżeli pani formułuje zarzut, proszę, z jakich instytucji kultury? Między innymi to było muzeum, ja teraz to tu nie mam. Tematy były związane do wszystkich na szkół na terenie województwa śląskiego. Proszę sobie to zapamiętać. A tematy... Fotograficzne chociażby, no, piękniejszą śląską wieś. Tak, na najpiękniejszą śląską wieś w bestii. Ale nie, to jest przykład. Przepraszam. Dwa razy byłam. Jest teraz 5 marca, jak się nie mylę. Jest tak zwana ogólnopolska konferencja dla nauczycieli regionalistów. Proszę sobie prześledzić tematy przez te 13 lat. Jesteśmy moment, proszę mi dać. Potem oddam głos. Województwo, jeżeli to jest ogólnopolska konferencja, jeżeli się chce pochwalić województwem śląskim, to doceniam historię Śląska i historię Małopolski. W tamtym roku byłam na temat niepodległości. Byłam na tej konferencji. Słuchałam. Było tylko o Katowicach, a notabene podpierano się dokumentami. Oczywiście w Katowicach jest całkiem inna historia, bo to należało do Prusów, to całkiem na coś innego się patrzyli. A podpierali się, że uczestniczyli w legionach i tak dalej, w walce o niepodległość, dokumentami Zagłębia. Ciekawe, nie? Bardzo. Jako Śląsk. Bardzo ciekawe, nie? Jak nauczyciel jest świadomy tego, to potrafi to wyłapać. A jak nauczyciel nie jest świadomy tego, bo się boi, to już jest poza, bo nie poznaje, jest różnie, to nie wyłapie. I ja przecież nie ma żadnego tematu związanego, nie było nic napisane, nawet, przepraszam, Śląsk Cieszyński był bardzo mało doceniony. Tu muszę postawić kropkę. Muszę postawić kropkę, bo to już jest. Proszę Państwa, momencik, ale nie udzieliłem głosu, to po pierwsze. Będę pamiętał jak najbardziej. Druga rzecz. Odnoszące się kolejno, proszę tylko krótko. Najpierw tutaj pan Gorzelik i pan Wnętrzak. Bardzo proszę po kolei. Ja mam taką propozycję, bo wyczuwam w pani wypowiedzi pewien zarzut, który nie jest poparty niestety udokumentowanymi faktami. Tu nie mam przy sobie tego. Przypomnę, od końca 2010 roku do połowy roku 2013 byłem członkiem zarządu województwa i nadzorowałem część instytucji kultury. Jeżeli pani znajdzie takie przypadki z tego okresu dotyczące tych instytucji, nad którymi sprawowałem nadzór, bardzo proszę. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że wtedy z naszej inicjatywy powołany został Instytut Badań Regionalnych i wyznaczone zostało mu zadanie stworzenia podręcznika, to jest pewien skrót myślowy, platformy edukacyjnej, które z założenia platforma edukacyjna miała mieć charakter modułowy, tak by uwzględnić różnorodność województwa śląskiego. Zresztą, jeżeli pani sięgnie też do stenogramów posiedzeń sejmiku i poprzedniej, jeszcze wcześniejszej kadencji, stwierdzi pani, że konsekwentnie używałem pojęcia zawsze regiony województwa śląskiego, tak by rozróżnić byty historyczne i kulturowe i byt administracyjny. Natomiast jeżeli pani uważnie prześledzi, kto tak naprawdę personalnie odpowiadał za politykę, którą możecie państwo po małopolskiej stronie odbierać jako politykę silezjanizacji, to może się okazać, a mam przeczucie graniczące z pewnością, że najbardziej gorliwi reprezentanci tej polityki to byli wasi rodacy z Małopolski. Tutaj kolega przywołał mieszkańców Jaworzna, jakby nie było Małopolska. No, ci w każdym razie z Jaworzna byli, odgrywali znaczącą rolę w polityce województwa. Jeżeli chodzi o Wydział Terenów Wiejskich, to on tradycyjnie podlegał PSL-owi w
państwa krajan nadzorował ten wydział, a ostatnio też w zasadzie z historycznej Małopolski, bo z Pilicy, prawda, polityk. Więc ja nie zamierzam oczywiście wyrzucać tym politykom pochodzenia, oni są mieszkańcami województwa śląskiego, więc mogą zasiadać w jego władzach. Natomiast trudno sugerować, że człowiek, który sam nie ma śląskiej tożsamości, pochodzi z małopolskiej części województwa, z jakichś względów ideologicznych uprawia politykę silezjanizacji. Ja mogę jeszcze przywołać jeden przykład, bo rzeczywiście te śląskie smaki wzbudzały nieco emocji z uwagi na to, że kulinaria to jest taki aspekt kultury, którego wszyscy doświadczamy. No, propagatorem tak naprawdę tego przedsięwzięcia był polityk z Myszkowa. Więc zwróćcie Państwo uwagę też na to, że owa silezjanizacja, o której Państwo mówicie, bardzo często nie jest żadnym podstępnym planem polityków ze śląskiej części województwa, ale jest jakąś rutyną polityków zapewne pozbawionych silniejszej tożsamości regionalnej z tej części małopolskiej. Pan będzie następny, ponieważ zapamiętałem pana, że pan będzie ten. Proszę, doktor Wnętrza. Słuchaj, co mówię, profesor? Nazwę, dlaczego ona jest tak istotna? Bo na przykład, jeżeli państwo macie województwo warmińsko-mazurskie i na przykład województwo kujawsko-pomorskie, to jeżeli pojawiają się informacje medialne, czy jakieś odniesienia do tego województwa, nikt nie nazwie tego województwa Warmią, ani Kujawami. Tylko właśnie jest dbałość o podkreślenie całej nazwy województwa. To jest jedna rzecz. Ale wie pan, że w warmińsko-mazurskim są też ziemie, które nie są ani Warmią, ani Mazurami, więc to nie jest tak idealnie. Proszę pan doktor. To oczywiście, ale to może zostawmy tę sprawę, bo teraz niech sobie zdecydują, jakie, że tak powiem, jakie chcą mieć, jaką chcą mieć nazwę, prawda? Natomiast wracając jeszcze tutaj do tego wątku. Ta edukacja regionalna, o której pan mówił, ja tu nie będę tylko kto jest autorem. Ja się mogę z panem całkowicie zgodzić, panie doktorze, że autorami tych pomysłów byli ludzie z tej małopolskiej części. Zapewne bardzo różnie były. Natomiast powiem tak, jeżeli byli, no to jest właśnie najlepszy dowód na to, że potrzebna jest ta nazwa, bo to świadczy po prostu o sytuacji, w której nazwa województwa oddziaływuje na świadomość mieszkańców. Podałem przyczynę, dlaczego tożsamość regionalna małopolska jest słabsza niż śląska. I wy oczywiście możecie to cynicznie bądź nie wykorzystywać do swoich celów, natomiast my walczymy o to, aby tę świadomość podnieść. Ale ja tylko Państwu powiem, że w tym systemie, w tym programie edukacyjnym, o którym Pan doktor tutaj wspomniał, ja też miałem możliwość przyjrzenia się temu i widziałem, jakie tam były na przykład rzeczy. To znaczy, przykładowo z historii, uczeń w całym województwie śląskim w rdzeniu podstawowym miał poznawać tylko i wyłącznie historię Górnego Śląska. W rdzeniu tym, powiedzmy, subregionalnym, na przykład Żywiecczyzna była połączona ze Śląskiem Cieszyńskim, czyli śląska częścią małopolską, i w zasadzie treści tam, czy pomysły na to, jak tę treść wypełnić, były w zasadzie wyłącznie związane ze Śląskiem Cieszyńskim, tak? Więc to pokazuje ten dyskryminacja. Jeszcze raz wejść nawet teraz. Na jeszcze raz powtórzę. Teraz jest zmienione po naszej interwencji. Więc tutaj było zmieniane, odkąd powstało i nie tylko po Państwa interwencji. Ale proszę. Proszę, Beskidzki dał tutaj, można powiedzieć, podziała w ten sposób, żeby pewne rzeczy jednak przeblokować. Najbardziej niekorzystne. Natomiast jeszcze raz powtórzę, ja się tu zgadzam. Ignorancja jest po naszej stronie spora, a wy. Być może to wykorzystujecie w sposób, że tak powiem, dogodny do waszych celów politycznych. Jest to wasze zbójeckie prawo. To znaczy, ale to w dwóch zdaniach, Piotrze, w dwóch zdaniach, potem oddaję głos panu. Bardzo proszę. Nie, szanowni Państwo, no bo ja trochę mam tutaj wrażenie, że wchodzimy w jakieś tutaj bardzo dziwne klimaty. Grzegorzu, z całym szacunkiem, ale naprawdę nie ma chęci wykorzystywania jakby
Małopolski, czy jakiejś chęci panowania nad Małopolską. Przykłady polityków z Małopolski, którzy akurat marszałka, który zainicjował wieloletni program promocji województwa śląskiego, podałem nie dlatego, żeby jako przykład negatywny, tylko że w myśleniu tych polityków, którzy tworzyli, i to po obu stronach jakby Brynicy, czy po obu stronach Białki, tych polityków, którzy tworzyli taki system województw i którzy zakładali, tworzyli te województwa, nie było takiego myślenia, jaki tutaj się pojawia. Nikt nie dawałby się zabić za część śląską województwa, ani że część małopolską województwa. Ci ludzie chcieli stworzyć w takich warunkach, jakie mieli, pewną wspólnotę polityczną, samorządową. W jakim sensie się udało, w jakim nie. Ale proszę nie robić z tego jakichś absurdalnych tez, jak to Ślązacy chytrze wykorzystują nieruchomość Małopolan i narzucają im swoją śląskość, bo to naprawdę do niczego nie prowadzi. Przekazuję panu głos teraz. Przepraszam, przyjechałem z Niemiec, nie ciulba na tygodnie. To się przepraszam, jak długo pani była w tej decyzji krakowskiej fundacji? Przepraszam, ja jestem akurat z gminy Bystra, parafia Bystwina. Jest pisemny dokument historyczny, czyli z 1324 roku, jest pisemny dokument historyczny Świętokrzyża, gdzie my już jesteśmy w diecezji krakowskiej, gdzie, znaczy pod Kraków należymy, że jesteśmy parafią polską. Ale w momencie, ale bym prosił do rzeczy, bo ja nie chcę tutaj robić dialogu między państwem, więc bardzo proszę. Ja to chciałam powiedzieć, a prawdopodobnie, jak to mówi historyk, który się zna na tym, co się czyta, to parafia już wcześniej powstała, bo zanim zapłaciła to święto, czyli około... I o co chodzi, jeżeli mogę prosić tutaj o pytanie? Pani powinna tylko walczyć o to, żeby to poszło z powrotem do diecezji krakowskiej. Nie, no to jeszcze pan Kac był tutaj pierwszy. Wcześniej jeszcze, a potem pan z tyłu jeszcze tutaj. I tutaj. Etniczny spór. Ja mam takie pytanie. Czy poza symboliką Ślązacy rzeczywiście dostali władzę w województwie śląskim? I na ile rzeczywiście rządzą? Właśnie tu jest moje pytanie, bo może nie mam pełnej wiedzy, natomiast mam pewne doświadczenie. Jeżeli przychodzę do Urzędu Wojewódzkiego od wielu lat, to nie spotykam tam praktycznie prawie że Ślązaków. Czy rządzi gwarancja i nie wiem. Dokładnie i to wcale nie Śląska. Więc to jest przede wszystkim to. Byłem kilka lat nie mieszkałem w Bielsku, mam źródła sympatii do Bielska, wiem, że bardzo dużo straciło, kiedy przestało w województwie. O Częstochowskim też wiem, bo nasza gmina Żydowsko-Szuma obejmuje ten teren. Natomiast wiem teraz, jak na przykład walczę o dziedzictwo Żydów śląskich, Żydów katowickich, wiem, z kim rozmawiam, i w Urzędzie Wojewódzkim, i w Urzędzie nawet w miasta Katowice. Tam nie ma Ślązaków. Tam są ludzie, którzy są ignorantami, którzy nie znają nie tylko historii Żydów śląskich oczywiście, czego nie znają historii Śląska i nie znają historii Małopolski, nie znają historii Śląska. W związku z tym my tutaj się kłócimy między sobą, natomiast nie ma tutaj osób, które rzeczywiście o tym decydują. Ja mówię, że nie jestem winna centralizacja raczej władzy, i władze województwa, na przykład w Katowicach, tylko w Katowicach, i tam sami Ślązacy mogą o tym decydować. Czy też decentralizacja, zarówno gospodarcza, może nie polityczna, ale przynajmniej gospodarcza czy kulturalna, nie załatwiłaby sprawy. Natomiast Ślązakom, ja rozumiem też Ślązaków trochę, patrząc troszkę z boku, ale trochę z wewnątrz, że jedyne w zasadzie, co Ślązacy nie dostali, to właśnie symbole. I teraz nagle im te symbole się nawet chce odeszczać. I też później zmierzmy te emocje trochę i zacznijmy rozmawiać o tym, jak rzeczywiście rozmawiać tym sobie. Czyli nie obarczajmy ani Zagłębiaków, bo w Zagłębiu też znam wielu ludzi, którzy budują swoją tożsamość w tej chwili. Ale ja zawsze mówię, jak to, jesteście w kontrze do Ślązaków. Ślązacy nie budowali, nie budują swojej tożsamości przeciwko komuś.
I naprawdę, tu mam pytanie, czy w jakim stopniu naprawdę Ślązacy rządzą województwem śląskim? Ślązacy są odpowiedzialni za to, co się dzieje. Zanim oddam głos, w momencie, jak mam pytanie. Króciutko, czy pani się zgłaszała jeszcze i pani, czy to dotyczy uzupełnienia pytania od pana Kaca? Coś innego? A tutaj coś? Aha, to za chwileczkę. Bardzo proszę, pan doktor Zmęczak. Ja myślę, że pani do końca pan zrozumiał nasze intencje. To znaczy naszą intencją jest oddanie stanu faktycznego, jaki w tym województwie jest. Czyli jeżeli mamy z jednej strony część śląską, z drugiej małopolską, to żeby uszanować w nazwie i heraldyce obie części tego województwa. Natomiast jeszcze raz powtórzę, my niczego nie zabieramy i my też nie jesteśmy winni temu, że powiedzmy Ślązacy mogą czuć się dyskryminowani w tym województwie, czy jakimkolwiek innym. To nie jest nasza wina. Ja sobie życzyłbym, i to mówię wobec moich tutaj partnerów w dyskusji, aby istniało oparte właśnie na partnerstwie spokojna współpraca między poszczególnymi częściami tego województwa, między częścią śląską i częścią małopolską, ale właśnie na zasadach partnerstwa równouprawnieni. I jeszcze raz powtórzę, to, że Ślązacy, słusznie lub nie, to nie wnika w tym momencie, czują się dyskryminowani, nie jest naszą winą. Naszym wspólnym wrogiem, uważam panie doktorze, jest ignorancja regionalna i tożsamościowa. I ludzie, którzy pełnią funkcje w urzędach, takich czy innych, po prostu nie rozumieją specyfiki ani Śląska, ani Małopolski. I mieszają jedno z drugim. I właśnie nam chodzi o to, abyśmy mogli tutaj skutecznie z tym walczyć. Przepraszam, ja pan już właśnie chodzi. Tutaj pani jeszcze, ale moment. Chodzi o to, tutaj do pana Piotra, bo pan Piotr tutaj usilnie walczył w obronie właśnie władz województwa śląskiego odnośnie, że Żywiecczyzna nie jest jakby juniorem, bo padło takie słowo, że jest jakby poniżana. Ale pan nie, nie, Piotr powiedział, nie, pani, to było odczucie bardziej medialne. No, ja rozumiem, ale to są przykłady na to, jak pan powiedział, że właśnie dużo dla Podbeskidzia, dla Żywiecczyzny, Śląsk, odkąd jest to w województwie śląskim, dużo robi. Jeśli wystarczy pojechać drogą od Bielska do... Ale no dobrze, pani to jest wdzięczność, że ma zmienić drogi, a Ślązak ma się... I Wałbór Podnóżek ma piękne i wszyscy na to piszą. Mało tego, taka wioska jak Jereśnia jest skanalizowana. To panowie wyjdą. Dzięki Ślązak. I proszę... ale proszę już tak... Nie mówić tak, że na przykład Ślązak tak to mogła... Dobrze, ale... Przerywam i proszę o odniesienie się pan Spyra, pan doktor. Ja się chciałem tak odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego i do później wypowiedzi pana doktora Wnęczaka i to też bardzo krótko, to znaczy, bo rzeczywiście jest pełni zgoda, tu nie chodzi o takie czy inne kwestie, bo politycy różnych jakby subregionów mieli takie i mają różne stanowiska wobec naszej dyskusji. Natomiast ja bym wrócił do tej jakby istoty, dlaczego jest tak jak jest. Ponieważ w Polsce nie przyjęto założeń oparcia regionów jako na głównym kryterium, na kryterium historycznym. I w tym momencie te spory zawsze będą, prawda? Jeżeli byśmy przyjęli zasadę, że jest Wielkopolska, historyczny Górny Śląsk, historyczny Małopolska, historyczny Mazowsze i tak dalej, to wtedy ta dyskusja jakby nie miałaby racji bytu w tym sensie, że wszyscy byliby zadowoleni. Ale kiedy przyjmuje się jako podstawowe jednostki wspólnoty samorządowe regionalne, wspólnoty funkcjonalne, które mają funkcjonować w Unii Europejskiej, to siłą rzeczy one muszą łamać w sposób wielokrotny i Polska jest tego dobrym przykładem, ten nasz podział terytorialny, granice historyczne. I chciałem jeszcze wcześniej powiedzieć, ale skoro pani już poruszyła, no to muszę się odnieść, bo rzeczywiście polityka infrastruktury drogowej jest bardzo dobrym przykładem akurat pozytywnych skutków, nie tego, co Śląsk dał Małopolsce, tylko pozytywnych skutków, jak lepiej sprawdza się jakby polityka transportu drogowego w tym województwie, który jest naszym dla subregionów południowych,
niż jak sprawdziła się, kiedy była dyrekcja dróg krajowych w Krakowie kiedy były drogi, rejonizacja jeszcze dróg i tak dalej, bo akurat na ten temat... Nie, województwo śląskie należy zresztą do niewielu, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie przynajmniej, gdzie praktycznie bardzo mała część wydatków, znaczy zdecydowana większość wydatków na przykład na drogi wojewódzkie, to jest mniej więcej tyle samo co dróg krajowych, praktycznie jest dochodów własnych województwa. Jakbyście sobie zobaczyli, jaki jest rozdział tych na środków na poszczególne subregiony, to naprawdę są to duże środki i duże inwestycje, duże modernizacje. Proszę jeszcze pan doktor Okrzesik. Ale ja mam teraz głos. Tak, teraz ma pan doktor Okrzesik. Potem uwaga, żeby uporządkować. Jeszcze skończył się na krótkie, jak Ja tylko ad vocem do wypowiedzi pani chciałem pani bardzo podziękować za ten głos, bo on fantastycznie ilustruje problem ze śląską mentalnością i z myśleniem o pozostałej części województwa. Idealny. Gdybym chciał wymyślić taki głos, to bym lepszego nie wymyślił niż to, co pani powiedziała. Śląsk nam dał? Co nam Śląsk dał? My jesteśmy częścią tego województwa. Jeżeli są jakieś inwestycje wojewódzkie, to dlatego, że jesteśmy częścią tego województwa. Jak wskazał tutaj dane gospodarcze, płacimy potężne podatki i nikt nam nic nie daje, a już na pewno nie Śląsk. Inwestycje, które pani wymieniła, to są inwestycje krajowe drogowe. Krajowe. A drogi wieleśni robi gmina ze swoich podatków. I wodociągi też. I bardzo proszę, żeby zrezygnować z takiego myślenia. 20 lat temu przyjechał wojewoda kępski, wiem, że to nie jest najlepszy wzór Ślązaka, tak? Ale przyjechał jako wojewoda katowicki ówczesny i na sesji Rady Miejskiej przekonywał nas, że powinniśmy się przyłączyć do województwa śląskiego, ponieważ Śląsk, to jest cytat prawie że dosłowny, przyniósł postęp cywilizacyjny do Bielska, przemysł tutaj wprowadził z Katowic, tak, pociągi tutaj dotarły w ogóle z Katowic, tak, i pokazywał jakim jest ignorantem, jaką niewielką ma wiedzę o świecie, bo jak w Bielsku Białej jeździły tramwaje, to Katowice nie miały praw miejskich, nie? Bielsku. Tu mówię dobrze. W związku z tym proszę zrezygnować z takiego myślenia. To, co pani teraz powiedziała, jest tak naprawdę oburzające, bo ilustruje pewną właśnie taką mentalność śląskiego pana, który coś daje na Podbeskidzie, buduje jakieś drogi. To są nasze pieniądze, proszę pani. Nasze. Pani i moje. Pani mi nic nie daje. Bardzo proszę o spokój. Krótko proszę pan doktor Gorzelik i pan doktor Nemczak. Ale proszę państwa, ta część dyskusji może spokojnie przejść do kuluarów. Albo swój czas wszystko. Spokojnie, będziemy posłuchać dalej, to jest żywe. Oddaję głos. Cisza. Rozumiem, że powoli zmierzamy do konkluzji. Będzie. To jeszcze tutaj pani się zgłaszała, pani radna. Wiem, że państwo między sobą też dyskutujecie w sposób bardzo żywy. Natomiast niech mi wolno będzie kilka jakichś takich ze swojej strony wniosków tutaj przedstawić. Po pierwsze, wydaje mi się, że w dużym stopniu źródłem tego napięcia, które się tutaj pojawia, i które pojawiło się w województwie między świadomymi Ślązakami, świadomymi Małopolanami, tkwi w tym, co pobrzmiewa tutaj w wypowiedzi Piotra Spyry. On oczywiście relacjonuje stanowisko elit politycznych, które doprowadziły do takiej, a nie innej reformy administracyjnej. Ale wydaje mi się to na tyle ważne, że chciałbym do tego wrócić. Mianowicie tak ostre przeciwstawienie kwestii historii i wynikającej z niej tożsamości i funkcjonalności.
Ja też się posłużyłem kryteriami historycznym, kulturowym i mówiłem o więzach funkcjonalnych, ale proszę Państwa, to co jest związane z tożsamością też ma wymiar funkcjonalny. Był taki, na pewno znany panu doktorowi Okrzesikowi, wybitny myśliciel Pierre Bourdieu, który pisał o trzech kapitałach ekonomicznym, kulturowym i społecznym, wskazywał na to, że one mogą i tak się też dzieje, jeden w drugi przeobrać. Jeżeli występują mocne więzi, które kształtują się w pewnym procesie historycznym i poczucie wspólnoty, pamięci wspólnoty kulturowej, to taka społeczność będzie w sposób łatwiejszy formułować wspólne cele i te cele realizować. Więc zlekceważenie takiego charakteru związków społecznych przez architektów reformy było przejawem nie racjonalnego myślenia, ale jego braku. Bo te statystyki, które tu mamy, jakiekolwiek inne, one nam dają wiedzę o bardzo niewielkiej części rzeczywistości. A ludzie działają pod wpływem nie tylko twardych danych, ale także emocji, które wiążą się z tożsamością. I możemy się z tym zgadzać, bądź nie, że tak jest, ale no nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. W roku 99 zarówno mieszkańcy małopolskiej, jak i śląskiej części tego województwa zostali potraktowani w sposób przedmiotowy. I co do tego chyba nie mamy wątpliwości. I sądzę, że też nie mamy wątpliwości co do tego, myślę, że my, którzy reprezentujemy śląską część województwa, się tutaj zgodzimy, że Małopolanie mają prawo decydować o swojej tożsamości i kulturze. Podpowiadamy różne rozwiązania. Państwo ze Stowarzyszeń Małopolskich mniej radykalne, bo dotyczące tylko zmiany nazwy województwa. Co nie zmieni tak naprawdę sposobu uprawiania polityki kulturalnej i edukacyjnej. Choćby dlatego, że najważniejsze instrumenty nie są w Katowicach, ale w Warszawie. Edukacja jest w Polsce centralnie zarządzana. Przywołałem tutaj przykład północnej Nadrenii Westfalii, głównie jako wewnętrznie zdecentralizowanego landu, ale ta decentralizacja nastąpiła w warunkach, w których to najpierw ten land otrzymał olbrzymie uprawnienia, których nie ma Berlin. My tych uprawnień na poziomie wojewódzkim nie mamy. To jest nieporównywalna skala. A szkoda. Myślę, że to jest dobry wstęp do dyskusji, ale ta dyskusja powinna sięgnąć głębiej. Możemy oczywiście utyskiwać na to, że teraz nie ma woli politycznej, ale jeżeli nie będziemy wprowadzać pewnych tematów do debaty, to ta wola polityczna, jak już wspominałem, nigdy się nie pojawi. Zastanówmy się nad tym, jaki w ogóle powinien być stosunek do historycznych regionów, z którymi wiąże się jeszcze jakakolwiek tożsamość. Bo to, że tu się spotykamy, świadczy o tym, że tożsamości Małopolska i Śląska są żywe. Na Warmii i Mazurach już nie będzie tego problemu, nad czym należy tylko ubolewać, bo Warmiaków i Mazurów na Warmii i Mazurach prawie już nie ma. I nie nastąpiła reprodukcja tej tożsamości. Prawda? Na Dolnym Śląsku w jakimś stopniu tożsamość regionalna się odtwarza w zmienionej postaci, na północnym wschodzie na pewno w mniejszym stopniu. My mamy to szczęście, że ta tożsamość jest i w niej jest pewna energia. Jak ją wykorzystać? Moje zdanie jest takie, że najlepiej weryfikując po pierwsze podział administracyjny, po drugie przenosząc szereg uprawnień w zakresie kultury i edukacji do województw, a w tych województwach, jeżeli one będą jednak wewnętrznie silnie zróżnicowane, jeszcze niżej, na taki szczebel, który umożliwi pielęgnowanie tych tradycyjnych, wciąż żywych tożsamości. I to jest jakby clue, jeżeli chodzi o propozycję mojego środowiska i sądzę, że nie stoi to w sprzeczności z tym, co proponuje Beskidzki Dom. Widzę tutaj pewną wspólną płaszczyznę myślenia o regionach, która może być podstawą jakiegoś twórczego dialogu. Mhm. Tutaj wejdę tylko w słowo. Tutaj pan doktor zaczął taką część podsumowującą. Mhm. Może zrobimy tak, żeby coś w momencie... Tak, żeby coś umówić, że tak powiem, troszeczkę naprzód. Oddaję teraz kolejno głos panu doktorowi Wnętrzakowi. Następnie pani, która konsekwentnie zgłasza się rzeczywiście od dłuższego czasu. Później pani kanclerz i jeszcze byli panowie z tyłu, a później byśmy przeszli już do konkluzji, dobrze? Ja to nie podsumowując, szczerze mówiąc. Ja mam do pani takie pytanie. Przeszkodzę pewną sprzeczkę pani, że Śląsk coś dał
Poszczególny człowiek, taka stronna osoba jak ja, czy poszczególni ludzie tam z Żywiecczyzny, oni to mówią, że w momencie, kiedy nastąpiła integracja, połączenie, to im się sytuacja jakby poprawiła. Bo ja to od ludzi wiem, bo ja dużo kurali znam. Okej, proszę Państwa, momencie, tu muszę przerwać z tego prostego powodu, że to zrobi się taki, że tak powiem, dialog między tym, co myślimy dalej. Proszę Państwa, że jesteśmy podatnikami i mamy podobne prawa. Bardzo proszę Panią. Ja się nazywam Dominika Gryglak i może teraz nie będę do was gwarą gadać, bo gwara jest nazwą w dialekcie małopolskim, co by się wam lepiej rozumiało, to ja będę gadała po polsku pięknie. My jesteśmy góralami i rzeczywiście, może częściowo niektórzy mówią, że w tym województwie nie zmieniajmy go, ale większość głosów jest takich, że my chcemy czuć się, że jesteśmy u siebie. My jesteśmy góralami, my mamy gwarę, my jesteśmy częścią Małopolski. My nie czujemy, że jesteśmy u siebie w województwie, skoro ono się nazywa Śląskie. Od dziada, pradziada byliśmy góralami związani z Krakowem. Górale dawniej jeździli do Krakowa, spławiali tam drzewo. I kiedy 20 lat temu była reforma administracji, my dziwiliśmy się, co się dzieje. My ludzie, którzy w zasadzie nie mieliśmy prawa głosu, pytaliśmy się, ale co się dzieje, przecież my nie jesteśmy Ślązakami. Starzy ludzie mówili, zrobią z nas Ślązaków w Kiercach. Oni już, to pokolenie już umarło, ale to tak jest i to nikomu nie zarzucamy złej woli. Nie chodzi o to, żeby szukać winnych. Tu chodzi o to, że nazwa, przymiotnik Śląskie nadaje nową tożsamość. Może nawet bezwiednie. Ono jest powtarzane tysiąc razy w mediach, w województwie, w mediach ogólnopolskich. Przytoczona już milówka na Śląsku w prognozie pogody. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą i my chcemy jedynie poczuć, że jesteśmy u siebie. Jeżeli będzie województwo śląsko-małopolskie, my poczujemy, że jesteśmy równie wartościowi jak Ślązacy, że jesteśmy u siebie na swojej ziemi. I myślę, że to nie jest taki problem, bo tutaj odwołujemy się do gospodarki, do różnych historycznych aspektów i trudniejszych spraw, jak właśnie koegzystencja w mieście Bielsko-Biała. Natomiast tu chodzi nam o nazwę, o to, żebyśmy się czuli na swojej ziemi. Od tego zaczniemy, bo to będzie informacja dla wszystkich. Będzie to początek edukacji regionalnej, która ułatwi zrozumienie, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, bo drzewo bez korzeni się przewraca. My chcemy te korzenie mieć, zawsze je mieliśmy, ale żeby one miały prawidłową nazwę. Dziękuję. Tutaj chciałem prosić jeszcze panią kanclerz, która się zgłaszała. Mam pytanie, czy będzie pytanie, czy będzie głos? Dobrze, w porządku. A później jeszcze mam do pana pytanie. Tam było pytanie u pana, czy nie głos. Tak, ale... To prosiłbym już bardzo krótko, dobrze? Żeby to... I potem będziemy zamykali, już powiedzieliśmy malutko. Mhm. Coś, co wszyscy podejrzewaliśmy, to dzisiaj rzeczywiście widzimy. Śląsk był zawsze wielokulturowy, ale częściowo to była Małopolska i zawsze tu razem spojrzeliśmy. Dobrze, nie dajmy się skłócić. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tu się zgadzamy ze wszystkim. Te głosy są tylko pokazują jakiś problem, mniejszy, większy, ale to nie jest powód do tego, żeby toczyć wojnę. To, że zadecydowano tak, a nie inaczej, to dzisiaj zostało powiedziane. Zostało bardzo daleko w zaciszu warszawskich rządowych gabinetów umyślonych. Ale my możemy dojść do porozumienia. Myślę, że bądźmy pragmatykami. Jeżeli tak ludzie tego chcą, to jest najważniejsze. Po prostu trzeba przejść do rzeczy, do konkretów i założyć system referendum, które powiedzą nam, jak ludzie i czego chcą. Myślę, że nie ma prostszego rozwiązania. W Wielkiej Brytanii zadecydowano w referendum, czy to było... Dobrze, ale nie rozumiemy teraz już, to jest odrobny temat, więc nie wchodźmy. Bardzo tak macie, proszę pana na tutaj, jako ostatni głos z sali. Ale proszę króciutko bardzo. Proszę państwa, Stanisław Szczeciolski reprezentuje Zagłębie Forum Zatokowia Dąbrowskiego z Sosnowca i chcę tutaj podnieść się do meritum sprawy, do nazwy.
Gdyby była nazwa inna, ja już w tej chwili nie mówię, bo w tej chwili padła konkretna nazwa. Skąd się to wzięło? Śląskie, i tu chcę nawiązać również do tych smaków. Śląskie, bo jest województwo. Śląskie i wszystko się odnosi do tego przez ten przymiot. Gdyby tak nie było, to również śląskie smaki by były podzielone. One są w tej chwili też podzielone. A chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że skąd się to wzięło? Jest to produkt, jest to marka turystyczna, produkt turystyczny Śląskiej Organizacji Turystycznej, Śląskiej, bo województwo jest śląskie. To jest bardzo dobra organizacja, która promuje całe województwo, poszczególne regiony. I chcę powiedzieć, że właśnie o tym nawiązać, do tego, że tak powiem, błędu no, od samego urodzenia. To się ciągnie cały czas za tym nazewnictwem. Gdyby było od początku inne, Śląsko-Małopolskie, nie byłoby tego, bo media, skróty internetowe, wszystko nawiązują do Śląska i to się bierze. Pogoda w Mielówce, Zamek Śląski w Będzinie i inne tego typu rzeczy. A co się tyczy śląskich smaków, to chcę powiedzieć, żeby udokumentować tą wiarygodność Śląskiej Organizacji jako wojewódzkiej turystycznej, że jest kilkanaście już tych regionalnych wytworów, a organizacja wydała, żeby być, że tak powiem, wiarygodną wojewódzką, wydała publikację, gdzie są te wszystkie regionalne potrawy podzielone na poszczególne regiony województwa śląskiego. Dziękuję serdecznie. Ostatnia kwestia, ponieważ będziemy już dyskusję i spotkanie pomalutku też nasze będzie zmierzało do końca. Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ tutaj pan dr Gorzelik już tutaj podsumowywał częściowo swojej wypowiedzi. Jeżeli mogę poprosić, ale takie krótkie podsumowania, potem kolejno może pan dr Krzesik, pan Piotr Spyra i na końcu pan Grzegorz. Tak, króciutko, proszę, dwie minutki. Dobrze, postaram się. Bierzcie wszyscy przykład z Bielska-Białej. Bielsko-Biała jest miastem, które w sposób udany połączyło tradycje śląsko-cieszyńskie i małopolskie i nie stanowi to w tej chwili przedmiotu żadnego problemu, stanowi raczej przedmiot dumy. W związku z tym da się, ale to nie może być dominacja jednego nad drugim, tylko musi być równouprawnienie i partnerstwo. Ja jestem, już mówiłem, chłopak z Białej, tu siedzi radny Rady Miejskiej Janusz Buzek, który jest cieszyniokiem kutym na cztery łapy, tak? I nie mamy problemu, żeby żyć w jednym mieście i ze sobą współpracować. Da się, tylko trzeba dobrej woli. Chcę się jeszcze powiedzieć o funkcjonalności, tutaj do pana Piotra Spyry. Otóż z tą funkcjonalnością województwa śląskiego też nie jest dobrze. A powołanie metropolii spowodowało zaburzenie tej funkcjonalności nawet na tym dotychczasowym niskim poziomie. Jest to problem, który naprawdę powinniśmy sobie przepracować wewnątrz województwa, bo pewne mechanizmy przestają działać dobrze. Co do tego, tam jeszcze tak, ja się cieszę, że dzisiaj taka otwartość jest ze strony pana Gorzelika, ale chciałbym przypomnieć, tak na wszelki wypadek, że przez 8 lat Ruch Autonomii Śląska współrządził województwem śląskim i wtedy takiej otwartości, ani takiej chęci na przykład deglomeracji różnych instytucji, którą teraz pan deklaruje, nie dostrzegałem. Te 8 lat zostało pod tym względem zmarnowanych, a raczej niestety powiększyło te napięcia. Czy propozycja zmiany nazwy ma szansę i jak się zakończy? Nie wiem, tego nikt nie wie, ale chcę zacytować wielkiego mistrza. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. I właśnie rzuciliśmy jakiś całkiem spory kamień, mam nadzieję, że będzie miał wpływ na bieg tej lawiny. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Spyra. Trzy rzeczy. Też odniosę się jeszcze do funkcjonalności, ponieważ już pan doktor Gorzelik mnie trochę wywołał do tablicy, jakby imputując mi pewną interpretację, czy przeciwstawienie się funkcjonalności, a historyczności regionów. Otóż nie, ja mówiłem o priorytetach, że ta funkcjonalność była pierwszorzędowa, historyczność regionów była na drugim rzędzie i trudno w takich warunkach, kiedy Polska jakby odbudowała w ogóle politykę regionalną, odmówić takiemu stanowisku pewnej słuszności. Niemniej zgadzam się, że wiele błędów wówczas zostało zrobionych.
Takim błędem zdecydowanie było zachowanie samodzielnego województwa śląskiego. Powinno być jedno województwo górnośląskie. Teraz jest moim zdaniem za późno z wielu względów. Ja uważam i to tu się nie z wszystkimi Państwa zgodzę, zgadzając się jakby co do intencji, bo zawsze skutki mogą być gorsze od tego, co się wydaje słuszne. I stąd też jest wiele moich wątpliwości również podnoszenia tego projektu województwa górnośląskiego obecnie. I teraz była tu postawiona teza w kilkukrotnie, że gdyby decydowano nie w Warszawie, a na przykład w Katowicach czy w Bielsku, pewnie by to było zrobione lepiej. Otóż nie byłoby zrobione lepiej, bo to, co spartaczono w reformie samorządowej, to były naciski miejscowych lobby, miejscowych polityków, lokalnych polityków, regionalnych polityków. I Opolszczyzna, jego liderów mniejszości niemieckiej jest tego najlepszym przykładem, jak w sumie dobry, centralnie przygotowany projekt kilku, później kilkunastu, później dwunastu województw musiał ulec korekcie poprzez naciski polityczne, ale on nie był powsuty w Warszawie. On był powsuty właśnie w tych regionach, które, mówiąc kolokwialnie, na chamca chciały walczyć o swoje interesy. Więc to też nie jest tak zawsze, że Warszawa jest zła, a jakby to było gdzieś poza Warszawą, na przykład w Bielsku albo w Katowicach, to znaczy, że byłoby lepiej, a ten przykład, który podałem, moim zdaniem o tym świadczy. Taka dyskusja, bardzo dobra dyskusja, bardzo się cieszę, że ona się odbyła. Bałem się, że ona będzie w atmosferze złych emocji. Na szczęście tak nie było i za to się cieszę i to znaczy, że potrafimy ze sobą dobrze rozmawiać. Ale tak naprawdę, słuchajcie, gdyby ta dyskusja odbyła się w Sejmiku w roku 99, zupełnie inaczej, zupełnie i o polityce subregionalnej, i o nazewnictwie miałaby zupełnie inne skutki i dzisiaj prawdopodobnie nie musielibyśmy na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I na koniec proszę pan doktor Wnętrza. Głos, więc proszę państwa, ja jeszcze raz powtórzę to, co mówiliśmy wcześniej, to znaczy naszym celem jako inicjatorów tego projektu jest zmiana nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Jest to po prostu coś, co nam się jako Małopolanom zwyczajnie należy. Nie jest to akcja wymierzona przeciwko komuś. Jest to akcja pro. Jeżeli przeciwko komuś już mówimy, czy przeciwko czemuś, to raczej przeciwko ignorancji i pewnej, nazwijmy to, rzecz po imieniu ciemnocie, można powiedzieć, jeśli chodzi o tożsamość regionalną. Więc chcę jeszcze raz podkreślić tą do strony śląskiej. Nasza akcja nie jest wymierzona w Was, nie jest wymierzona ani w tych, którzy czują się Polakami, Ślązakami, ani w tych, którzy czują się Ślązakami tylko i wyłącznie, czy na inną tożsamość narodową. To dotyczy tylko i wyłącznie tej części Małopolski. Skoro w tym województwie jesteśmy razem, to szanujmy się wzajemnie, a będzie nam dobrze po prostu. Bo nie ma nic gorszego, jeśli któraś ze stron lekceważy drugą, daje upust negatywnym emocjom. I w pewien sposób to jest na zarzut, są teksty być może nie tylko do końca usformułowane wprost. Dlaczego na przykład nie staramy się po prostu, żeby odejść z tego województwa? To ja jeszcze raz Państwu powiem, to nie jest droga w tym momencie najlepsza. Być może przyjdzie na to czas za kolejny lat, ale musi do tego czasu być porządna edukacja regionalna i budowa tożsamości małopolskiej, małopolskiej części województwa. I tu się Państwu podam prosty przykład. Nasz, ten galicyjski Janusz. W 1846 roku miała miejsce rawacja galicyjska. Państwo może kojarzyć się, co to wówczas się działo. Otóż polscy chłopi galicyjscy, tak małopolscy, zaczęli zaraz pójść do powstania krakowskiego, ogólnonarodowego, tak? To zaczęli mordować polską szlachtę, ponieważ byli tak po prostu prymitywni i ciemni, że wroga głównego widzieli nie w zaborcy, kto z tego korzystał, ale w szlachcie. Oczywiście nie była bez winy, rzecz biorąc. I proszę Państwa, 70 lat później ci sami galicyjscy chłopi byli już uświadomionymi Polakami, którzy
świadomie Polskę kochali, świadomie ją wybierali. A dlaczego tak było? Dlatego tak było, że w roku, w latach 60. pojawiła się autonomia rosyjska. To nam nikt nie dał łaski, tylko została nam dana dlatego, że władze austriackie były pewnie zmuszone do jej nadania, żeby ratować swoje państwo, późniejsze Austro-Węgry. I dzięki tej autonomii mieliśmy edukację w języku polskim i w duchu polskim. I teraz przenosząc to na realia, o których mówimy, być może będzie taki czas, tego nie rozstrzygam w tym momencie, że po sensownej zmianie nazwy województwa i po sensownej pewnych reformach, które dadzą nam poczucie godności, tej dzisiaj często nieuświadomionej, tak jak to pani zauważyła, masie ludzi, że po tym czasie przyjdzie czas powiedzieć Ślązakom: odchodzimy. Ale jeżeli tak się stanie, to niech to nie będzie rozwód, tylko przyjazne podanie sobie rynku. Dziękuję serdecznie. Tak, tytułem podsumowania, ponieważ tutaj, że tak powiem, przedmówcy zrobili tutaj jako prelegenci, myślę już w zasadzie całość, którą można by tak syntezować w tak krótkim czasie jeszcze, kończąc. Ja swój czas na koniec pozwolę sobie jeszcze na dwa zdania oddać, jeżeli zgodzi się pan Fischer powiedzieć parę słów tak podsumowująco jeszcze jako gospodarz miejsca tutaj dlatego na... Tak jak było na otwarcie, tak też na zakończenie. Bardzo proszę. Ja wyraziłem na początku takie moje życzenia, aby ta debata była kulturalna, prawda? Inna niż obserwujemy to w koło. I taka się odbyła i dziękuję tu, mimo że zaczynała być trochę pewnie się może i nerwowo i gorąco, emocjonalnie, ale to może i dobrze, że tak właśnie było. Tutaj jednak prelegenci stali na wysokości zadania i mimo takich małyskie przytyczki może były, ale... No nie, takie malutkie. No Piotr, ja tu staram się, wiesz, a ty mi sypiesz mi piachy. Zgódźmy się, że było to wszystko w normie i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo cenne. Tu to pani kanclerz stwierdziła, no to spróbujmy znaleźć ten konsensus, bo różnimy się, jeżeli chodzi o nasze poglądy na temat interpretacji historii, na temat wkładu poszczególnych subregionów czy części, ale generalnie stanowimy tutaj całość i powinniśmy wszyscy dbać o to, aby nam w tej konsystencji nam się lepiej działo i byśmy mieli lepsze osiągnięcia. I ja może powiem, bo tak ja miałem okres dłuższy w życiu, że mieszkałem za oceanem i tak przestałem odbierać tą Polskę jako, może to Śląska jestem, ale jako przywiązany do małego skrawka. To jest bardzo ważne jest, do naszej małej ojczyzny. Ale generalnie nas na świecie odbierają jako jedno państwo. W Ameryce odbierają jako część Europy, prawda? Teraz może trochę skłócona z tą drugą częścią za prezydentury Trumpa, ale generalnie będziemy silni, jeżeli przez tą różnorodność będziemy jednak budować coś wspólnego. I wydaje mi się, że po prostu, że kontynuujmy takie spotkania, wymieniajmy się tutaj swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami, swoimi marzeniami. To miejsce będzie otwarte. Dzisiaj już zainteresowałem klub dyskusji u Marchołta, także możemy się umówić ewentualnie na następne spotkania. Jeżeli Państwo mają jakieś pomysły na temat takiego spotkania, zapraszam tutaj obok do biura albo mailami się wymieńmy i spotkajmy się znowu. Możemy to robić w większym gronie, piętro niżej mamy jeszcze większą salę, ale dziękuję za spotkanie, dziękuję prelegentom, dziękuję również uczestnikom i gościom.